Państwu bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie i jesteście tutaj z nami. Mili Państwo, w dzisiejszej lokalnej prasie zaintrygował mnie tytuł z niepoprawnego poradnika. Nie ma złych ani dobrych sposobów podróżowania. Ilu ludzi, tyle pomysłów i celów do osiągnięcia. Czasami warto jednak coś od kogoś podpatrzeć, skorzystać z czyjegoś doświadczenia. Dzisiaj mamy taką okazję, żeby skorzystać z doświadczenia dziennikarza, ale też podróżnika, który potrafi za naprawdę niewielkie pieniądze zwiedzić świat. Bardzo dziękuję panie Jakubie, że pan przyjął nasze zaproszenie. Mili państwo, ja myślę, że tak naprawdę najwięcej dowiemy się od pana Jakuba i do pana należy od teraz scena. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że państwo wpadli dzisiaj, bo pogoda nie zachwyca. Ale nie przeszkadza to, jak wiemy dobrze, w tym, żeby realizować także podróżnicze, ale również inne plany. Chciałem tylko na wstępie powiedzieć, że pani, która pożyczyła mi ten długopis, może być spokojna o niego. Nie, jest... A, to pani, tak, dobrze. To jest tutaj, bo może się jeszcze przydać po spotkaniu, także jak coś, to jest tutaj. Dziękuję, że państwo wpadli. Bardzo mi miło, że będziemy mieli okazję przez kilkadziesiąt minut poopowiadać, porozmawiać, pytać też, jeżeli państwo mają jakieś pytania do mnie i będę w stanie udzielić porady, to oczywiście służę takową. Tak się składa, że akurat ja zajmuję się podróżami zawodowo również, ale też od jakiegoś czasu, ponieważ jestem osobą, która ma dość duże doświadczenie telewizyjne, bo to jednak i 16 lat w TVN24. Jestem jednym z założycieli tej stacji, tak można powiedzieć, z tej grupy, która w 2001 roku tworzyła ten kanał. Wcześniej pracowałem jeszcze w Katowicach, bo to było na Śląsku, zanim przeprowadziłem się do Warszawy w telewizji publicznej, więc tak te 5 lat dołożyć do tych 16, jeszcze wcześniej 5 lat w teatrze, studia aktorskie, to się z tym trochę nazbiera, że to już prawie 30 lat pracy w zawodzie mówionym, więc jak mam już coś do powiedzenia, no to jak się rozkręcam, to rzeczywiście skaczę często po tematach i wątkach. Ale mówię dlatego o tym, żeby uświadomić też sobie przy okazji, bo opowiadając to jednocześnie siebie niejako pozycjonuję, że w którymś momencie zajmując się głównie newsami, czyli szeroko pojętą polityką, która jak wiadomo jest bardzo pojemnym workiem, uświadomiłem sobie, że potrzebuję zmiany, że jakoś w którymś momencie nie kręci mnie już to, co wykonywałem przez ostatnich 20 lat. I kilka lat temu właśnie można powiedzieć, przebranżowiłem się, nie rezygnując z tego, co robiłem, ale troszeczkę to ograniczając, natomiast przestawiając się właśnie na szeroko pojęte podróżowanie. A stało się tak dlatego, że któregoś dnia spotkałem człowieka, właśnie przeczytałem artykuł w gazecie, to była chyba Rzeczpospolita, ale nie pamiętam dokładnie, i tam facet opisywał swoje wojaże, które dla mnie były czymś no, jakimś niesamowicie nonsensownym z pozoru, dlatego że on podróżował nie tylko, że po całym świecie za jakieś niewielkie sumy, ale także z polskiego miasta do polskiego przez zagranicę, czyli na przykład leciał z Warszawy do Poznania przez Oslo, albo na przykład, nie wiem, z Wrocławia do Gdańska przez Mediolan, czy przez Bergamo. I to wychodziło mu jakieś tam 6 zł, 9 zł, więc dla mnie osoby, która większość swojego życia właściwie do uzyskania matury mieszkała w PRL-u, czyli pamiętała, że były kraje socjalistyczne z oddzielnym paszportem, kraje kapitalistyczne z oddzielnym, część z państwa to pamięta, a część, która nie pamięta, warto też, żeby wiedziała, że nie było łatwo. No i samolot był zawsze najdroższym środkiem transportu. W tej chwili tak się porobiło, że w wielu wypadkach samolot jest najtańszym środkiem transportu i często jest tak, że okazuje się, że pociąg z Warszawy na przykład do Poznania, jakiś Intercity, prawda, czy Pendolino kosztuje 120 albo 130 zł, a ja w przyszły wtorek lecę już kolejny raz, nie pamiętam który, do Barcelony za 78 zł. 78 w obydwie strony, czyli z tego wynika, że jest to przejazd znacznie tańszy niż przejazd tym pociągiem. Także coś się porobiło takiego. Znaczy ja znam odpowiedź też na to po części pytanie, no ale to nie do końca już jest związane z tematem podróżniczym. Faktem jest, że dla nas, jako konsumentów, jako użytkowników, lepiej jak jest więcej tych podmiotów, bo wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli jedną sieć komórkową, wszystko jedno jaką, to narzucałabym ceny, jakie by chciała, a w momencie, w którym jest X, Y, Z, to walcząc ze sobą na promocję, my możemy z tego korzystać. Także dla nas lepiej, jeżeli istnieje dużo linii, dużo połączeń i nawet jeżeli niektóre jakieś nie wypalają, no bo tak jest, prawda, w tej branży. My nie jesteśmy ekspertami, którzy znają się na budowie, może ktoś z państwa się zna na budowie lotnisk i na tym, jak przyciągnąć inwestorów. Myślę tu o przykładzie Radomia, które akurat troszeczkę funkcjonowało i tak jakoś nagle się okazało, że przepadło. Wcześniej jeszcze Gdynia Babie Doły też miała taki problem, ale tam chodziła tak zwaną pomoc publiczną, czyli odzyskane środki z Unii Europejskiej, więc to już nie chcę wchodzić w konkretne szczegóły, ale sam fakt, że jest duża siatka połączeń i że jest w czym wybierać, oznacza, że my mamy duże pole do popisu. Zresztą mówiąc o samolocie, nie ograniczam się tylko do tego środka transportu, ponieważ wiadomo, że najszybciej przemieścimy się z miejsca na miejsce samolotem, ale jadąc na rowerze najwięcej szczegółów widać. Taka metafora, chodzi mi o to, że każda podróż jest dobra. I od razu to następnie zawsze na spotkaniach autorskich, czy w ogóle w rozmowie ze znajomymi zaznaczam, że nie ma podróży lepszej i gorszej, bo oczywiście, że
Meksyk czy Indie są fajne, atrakcyjne i każdy myśli sobie, o kurczę, w Australii teraz to musi być fajnie. Ale równie dobrze, które z miejscowości ościennych, myślę tu nawet o naszym kraju, też ma swoje atrakcje, tylko że inne. I właśnie naszym zadaniem jako świadomych podróżników jest uświadomienie sobie, co w danej miejscowości można znaleźć. Bo jeżeli pojedziemy, w Warszawie tak jest przynajmniej, to nie jest moje miasto urodzenia, więc patrzę na nie z sympatią, jako no, miejsce, w którym mam pracę i w którym mieszkam od 16 lat, ale jak każde miasto typu Nowy Jork, Londyn, Poznań, prawda, czy milion innych miejsc na świecie, zbudowany jest głównie z przyjezdnych, bo taka jest zasada, że ludzie przyjeżdżają za chlebem, studiują, szukają pracy, przeprowadzają się w różnym momencie życia i nie mają często tych korzeni, chociaż lubią oczywiście swoją nową ojczyznę, ale jak przychodzi długi weekend, to z perspektywy Warszawy zawsze są dwa kierunki. Pierwszy to jest na północ, czyli na Monciak, czyli Sopot, a drugi jest na południe, czyli na Krupówki, Zakopane. I czasami nam się wydaje, że cóż tam ciekawego jeszcze można znaleźć, a tymczasem wystarczy czasem zboczyć, żeby znaleźć niekoniecznie tym razem Zakopane, fajne, ale może Nowy Targ, niekoniecznie może tym razem znowu Sopot, a może Gdynia, a może Elbląg po drodze zahaczyć albo pojechać nad Zalew Wiślany. Chodzi mi o to, że podróże rodzą się w głowie i jako autor, robimy to we dwójkę ten program, w TVN24bis, zawsze w soboty i w niedzielę leci taki mój podróżniczy autorski program Pokaż nam świat. Tam występują ludzie, którzy opowiadają o swoich podróżach, teraz w sobotę jak będą Państwo mieli czas i ochotę, to zapraszam 9.30 i 16.30 i w niedzielę 10 i 16.30. Także premiera jest w sobotę o 9.30, a później jeszcze są trzy powtórki. No i tam się pojawiają ludzie, którzy mają jakieś kosmiczne przygody. Przychodzi do mnie facet i mówi tak. Dostał nagrodę zresztą takiego turystycznego Oscara, nagrodę National Geographic. Mieszka w Siemiatyczach, to jest ładna miejscowość na Podlasiu. Wsiadł na hulajnogę. Takie hulajnogi, jak wszędzie można kupić dla dorosłych, prawda? Tam do 100 kg obciążenie. Wsiadł na tą hulajnogę, zaczął się odpychać i dojechał do Pekinu. Zajęło mu to 2,5 miesiąca. I ja pytam się oczywiście, jak każdy, kto by się zapytał, jak ty to zrobiłeś, człowieku? On mówi, no zwyczajnie, najpierw wyjechałem i tam wymienił drogę na coś tam, nie pamiętam dokładnie, na jaką miejscowość, na Suwałki, potem w Stajnach skręciłem na prawo, przejechałem kawałek przez Białoruś, potem Rosję, jak się już rozpędziłem, to i Mongolię się zahaczyło, no i w końcu ten Pekin się pojawił. Oczywiście czasem go podwozili, czasem nie, ale tak naprawdę miał na sobie tylko mały plecaczek, taki jak do bagażu podręcznego, z którym latamy samolotami, i jakąś bieliznę na zmianę i to było wszystko. Kto inny z kolei opowiada mi o tym, dwie dziewczyny ostatnio miałem, które pojechały na Islandię, poleciały po to, żeby ją przejść na piechotę. Czyli z punktu A do punktu B, no, 2 tygodnie, 2,5 szły. Rozbijały namiot po drodze, ktoś tam inny. Ludzie wymyślają pomysły i te pomysły są jakby podstawą każdej podróży. Natomiast co do samych cen, bo do tego wątku jeszcze będę wracał, to nie wiem, za ile Państwu udało się, to nie jest oczywiście wyznacznik, ale miło jest czasami tak porywalizować w cudzysłowie, za ile Państwu najtaniej się udało kupić bilet. Powiedzmy, że bilet na samolot. Ktoś ma w głowie jakąś cenę? 39 zł. To jest w tej chwili taka najniższa cena, bo kiedyś, jeszcze kilka lat temu, były bilety po złotówce. I pamiętam, że jak robiliśmy w Dzień Dobry TVN pierwszy odcinek, żeby pokazać ludziom z kamerą, no bo wiadomo, że telewizja ma dużą siłę, więc jak się pokaże, to dużo osób nagle otwiera oczy niedowiarką jak w misiu i nagle mówi, ojej, to rzeczywiście jest możliwe. I polecieliśmy z Warszawy chyba o 14.30 do Szwecji. Tam pobawiliśmy się parę godzin, to kurs do Sztokholmu, ale tak naprawdę do Sztokholmu jeszcze było 100 km, takie najmniejsze miasto w pobliżu to był one shopping. Takie samo jak Złotów, mniej więcej, taka podobna populacja, około 18 tysięcy, tylko z dostępem do morza. No tutaj jeszcze Złotu jeszcze nie ma, Złotu dostępu do morza, więc jakby taka była porównywalna skala. Pobyliśmy parę godzin, o 21 wróciliśmy do Warszawy. 2 złote nas to kosztowało, czyli złotówka tam, złotówka z powrotem. I żeby jakoś uatrakcyjnić ten wyjazd, no to poszliśmy do jakiejś cukierni w Warszawie, w której zamówiłem 2 ciastka i kawę. I to tam wyszło około 20 paru złotych. A potem to samo zamówiliśmy w Szwecji, tylko inne ciastka i kawę. I wyszły 26 zł, tam 3 złote więcej. Więc różnica nie była duża. Oczywiście są w pewnych krajach rzeczy droższe, ale są także pewne rzeczy tańsze. To jest jakby kolejny wątek, który może dzisiaj jeszcze poruszę, tego, że nie należy się bać, że za granicą jak się leci samemu i nie ma rezydenta, bo all inclusive jest wspaniałe, jutro bym mógł polecieć do jakiegoś kurortu i tydzień spędzić pod palmą i nie przejmując się niczym. Ale niezależnie od tego, fajnie jest też czasami się wybrać na własną rękę i popróbować swoich sił. Więc jak nie ma rezydenta, nie wiadomo jak z tym językiem w obcym kraju, to może będą jakieś problemy. A tymczasem po kolei okazuje się, że te bariery się łamie. Czyli nie ma biletów za złotówkę, ale za 39 są. Krajówki są za 9 zł nawet. Więc jeżeli z Warszawy do Wrocławia w tej chwili bilety, ja często latam do Wrocławia właśnie między innymi dlatego, że są połączenia po 9, po 19 zł. Więc już dalej, miałem kiedyś warsztaty w Węglińcu, to jest na Dolnym Śląsku miejscowość już niedaleko Görlitz. Niedaleko z Zgorzelca, więc pamiętam, że to błyskawicznie się odbywało. Samolot, później tam troszeczkę do
autobusem do dworca i kolejami dolnośląskimi można objechać. To samo jest z autostradami, z drogami, które sprawiają, że dzisiejszy dystans 400 km z Warszawy do Złotowa, plus minus, bo tam zabrakło mi 4 km, to nie było już jakieś wyzwanie, jak jeszcze powiedzmy kilka czy kilkanaście lat temu. Natomiast pamiętam, że te bilety za złotówkę, może kiedyś jeszcze wrócą, ale ja zawsze jestem zwolennikiem, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. W związku z tym, jeżeli bilety były po złotówce, to pamiętam, że ludzie brali po 10. Potem nie wykorzystywali, bo było tak tanio, że aż się opłacało nie latać. A jak już bilet jest po 39 zł, to każdy się dwa razy zastanowi, zanim weźmie 4. Więc weźmie jeden, więc teoretycznie jest bardziej demokratycznie, bo mamy szansę, bo to jest trochę jak na giełdzie. Dzisiaj są bilety, za 5 minut ich nie będzie. Czy za 10, więc trzeba szybko działać. Później są już droższe. Dlatego fajnie jest, że są w takiej przyzwoitej cenie, a jednocześnie ich złotówkowej. Tak sobie to w sposób pseudonaukowy wytłumaczyłem. Ten człowiek, o którym mówiłem, pamiętam, że on później kilka razy mnie występował w programie, a przez 10 lat, jak robiłem poranki, to pamiętam, że zacząłem się w którymś momencie interesować taką tematyką właśnie taniego latania i taniego podróżowania. No i on mi opowiadał, właśnie pobił wszystkie rekordy, bo zdarzyło mu się tak, że za lot dopłacono mu. Czyli nie to, że on zapłacił, tylko jemu zapłacono. To była wyjątkowa sytuacja, bo leciał z Los Angeles do Las Vegas, albo odwrotnie, nie, chyba z Las Vegas leciał i okazało się, że jest jakaś awaria. No i przyszedł pan z linii lotniczych i powiedział, że sorry, ale teraz nie polecimy i trzeba czekać, następna maszyna będzie tam za kilka godzin, więc mają państwo do wyboru, albo czekacie i lecicie tym następnym lotem, albo na nasz koszt zostajecie dzisiaj w hotelu w Las Vegas, dajemy wam pokój w hotelu i $700 do ręki. Jemu się nie spieszyło, więc mówi, biorę. Nie? Został w hotelu, dostał te $700, wszystko przegrał zresztą, także tym nie wyszedł na czysto, ale miał frajdę z tego powodu, więc to jest jakiś ekstremalny przypadek. Natomiast ja to mówię oczywiście w kategoriach żartu. Najważniejsze w zrozumieniu, w tanim podróżowaniu i w filozofii taniego podróżowania jest uświadomienie sobie to, żeby nie dać się zwariować. Bo ja miałem kiedyś sytuację na imprezie, jak Dzień Dobry TVN zawsze na koniec roku, znaczy na koniec sezonu, czyli w czerwcu, robi taką imprezkę. Przed wakacjami, no to tam jakaś znajoma, zresztą kolegujemy się teraz, ale wtedy się jeszcze nie znaliśmy i pyta się, za ile ty tam poleciałeś ostatnio do Londynu? Ja mówię, no właśnie tak jak pan mówi, za 39 zł. A ona mówi, a ja za 21 i cię pokonałam, nie jestem lepsza. Ja się w ogóle zdziwiłem, że ktoś w ten sposób rywalizuje. Ale uświadomiłem sobie, że może to jest trochę tak jak na autostradzie. Ktoś jedzie 180, załóżmy, nie, na niemieckiej autostradzie, bo tam nie ma limitów prędkości, ale zawsze ktoś pojedzie prędzej. Więc uświadomimy sobie, że choćbyśmy nie wiem jak szybko jechali, to i tak zawsze ktoś nas wyprzedzi. Więc może nie warto się po prostu ścigać za wszelką cenę i to nie chodzi tak naprawdę o to, żeby kupić te 3 złote taniej, czy 3 złote, czy 5 złotych taniej, tylko żeby ogarnąć to w swoim umyśle, że właściwie jak dzisiaj spotykamy się tutaj w sali kinowej, w centrum, to za, nie wiem, 2 tygodnie, może nawet za tydzień, jeżeli państwo uchwycą jakąś promocję, jakiś najbliższy weekend możemy spotkać się i takie samo spotkanie zrobić w Rzymie, albo w Barcelonie, do której wspomniałem, albo w Londynie, no w wielu miastach, bo gdyby takim cyrklem nakręcić koło na mapie Europy, wykraczając nawet geograficznie poza Europę, to w tym zasięgu tych 3-godzinnych lotów, czasami to jest 2,5 godziny, czasami 3,5 jak do Gruzji, ale mamy na północy głęboką Norwegię, na południu mamy Belgrad, na zachodzie mamy oczywiście całą Hiszpanię i Portugalię, aż do Maroka nam wkraczamy, natomiast na wschodzie mamy właśnie Gruzję. Więc mówię, to już nie jest Unia Europejska, ale niezależnie od tego jesteśmy w stanie się przemieścić. Czyli jeżeli ja jechałem dzisiaj z Warszawy do Złotowa 4 godziny, to w te 4 godziny naprawdę możemy wyskoczyć gdzieś i wrócić. Jak ktoś mi mówi, że gdzie tam znowu lecisz? Ja mówię na przykład do, no właśnie do Londynu. A on mówi, że już byłeś w Londynie. Ja mówię, a ty byłeś w Krakowie, co nie pojedziesz nigdy więcej? Więc to też jest odpowiedź na pytanie, czy warto wracać do miejsc, w których się było. Bo często jakby w takich obowiązkowych pytaniach, które padają, jest to, że nie, ja to takiej podróży, jak jechać to już konkretnie na 2 tygodnie i tam wszystko zwiedzić, zbadać i tak dalej, a nie jakieś tam 2 dni. Człowiek poleci, przenocuje, zobaczy i trzeba wracać. Ale jednak jeździmy tak do Krakowa, czy akurat patrzę z perspektywy warszawskiej, nie wiem jak państwo z perspektywy tutejszej wielkopolskiej mają jakieś takie swoje kierunki wypadów, czy to jest bardziej w stronę Świnoujścia, czy to jest bardziej w stronę Wrocławia, no ale może jakieś Termy Uniejów, no w każdym razie gdzieś jakieś są kierunki i tam spokojnie na 2 dni wyskakujemy. Więc właśnie na tym polega cała idea city breaków, że tamte 2-tygodniowe urlopy to jest rzecz nienaruszalna. Państwo mają swoje plany, czy teraz na luty jakieś narciarskie, czy może w wakacje, lipiec, sierpień, może we wrześniu, ale to niezależnie od tego można już za kilka tygodni właśnie wyskoczyć sobie na taką no powiedzmy 3-dniówkę. Akurat city break nie ma polskiego odpowiednika, bo to niekoniecznie muszą być weekendy. Ja mam często wolne dni w środku tygodnia, tak jak dzisiaj na przykład. W związku z tym może to być środa, czwartek, piątek. To każdy w zależności od tego, jaką pracę wykonuje, kiedy ma czas, musi sobie znaleźć taką lukę, kiedy mógłby wyskoczyć. Więc ktoś kiedyś próbował przetłumaczyć, no to nie wiadomo jak to nazwać, no takie przerwniki, city, miasto, break, przełom, przełamanie. To jest tak jak z interfejsem komputerowym, czyli tym ekranem, na który patrzymy. Ktoś kiedyś próbował spolszczyć to i wyszło mu międzymordzie. Interfejs, dosłownie. Brzmi to słabo, w związku z tym
Czasem lepiej na siłę nie kombinować i nie przestawiać tego na język polski. Czyli bilety to jest punkt pierwszy. I powiem szczerze, nie znam okolicznych galerii handlowych. Nie wiem, czy w Złotowie, czy w Pile jest najbliższa jakaś galeria handlowa. No bo znany mi jest dobrze Stary Browar, bo często do Poznania jeżdżę. W Pile jak się nazywa? Pod Kasztanami. Wyobraźmy sobie, że w galerii pod Kasztanami w Pile są spodnie. Jakieś marki. Teraz strzelam cenę. To jest metafora, więc proszę nie trzymać mnie za słowo, że one są droższe czy tańsze. Są spodnie jakieś, które kosztują na przykład 300. Ale za chwilę będą Mikołajki, a później promocja świąteczna czy noworoczna i będzie jakiś czarny wtorek czy tam Bóg wie co innego. I te spodnie będą przecenione z 300 zł na 89 czy nawet na 79. I przecież to nie oznacza, że te spodnie są zużyte, że sprzedawca je ponosił 2 tygodnie, przetarł w kroku i odwiesił z powrotem na wieszach. Tylko, że one tyle są tak naprawdę warte. Jeszcze na tym się podejrzewam i tak zarobi. Ale jeżeli mamy taką możliwość nie zapłacić 300, a 79 zł, to jakby w naszym poczuciu do samozadowolenia jest fajnie, kiedy wiemy, że kilkadziesiąt czy kilkaset złotych zaoszczędziliśmy. I tak jest to skonstruowane. Oczywiście, jeżeli ktoś chce płacić pełną cenę, to jest jego święte prawo. To nikomu nie można zabraniać, ja broń Boże nie zmuszam, tylko pokazuję, że z biletami jest dokładnie tak samo. Jeżeli wejdziemy na najpopularniejszą wyszukiwarkę, czyli Skyscanner i zobaczymy sobie bilety w cyklu miesięcznym. Ja zawsze wybieram tak, że daję wylot albo Warszawa, albo Polska, bo nie zawsze lecę z Warszawy. Leciałem z Poznania, leciałem z Gdańska, leciałem z Katowic wiele razy, chociaż mi nie pasuje z Warszawy tam dojechać, ale czasem się opłaca. Więc wybieram sobie jako cel wylotu Polska, a jako cel dolotu wszędzie albo gdziekolwiek. Jest taka opcja. Jak się wpiszę, to pokazuje system gdziekolwiek. I nagle w cyklu miesięcznym, niech to będzie listopad, albo niech to będzie grudzień, albo ewentualnie wybierz najtańszy miesiąc. I nagle system pokaże nam jak plan lekcji od 1 do 31. Dany kierunek i tam się okaże, że bilety są na przykład 3 za 79 zł, a 4 za 579 zł. Później znowu na przykład za 279 i tak dalej, i tak dalej. Więc jak patrzymy i nie wiemy jeszcze, jaką opcję wybrać, to wtedy fajnie jest sobie tak poklikać, żeby wyszło jak najtaniej. Oczywiście są zdarzenia losowe, bo lecimy do Anglii na ślub kogoś z rodziny, prawda, nie daj Boże, na jakieś smutne wydarzenie, no jak mus to mus, ale jeżeli mamy możliwość wyboru, to jeżeli wczoraj akurat wszedłem w system, a właściwie dostałem maila, ponieważ najprościej rzecz biorąc zrobić sobie newslettera, czyli na stronie, która zajmuje się tanim lataniem, tych stron jest milion. Albo i więcej. Ja korzystam akurat z flyforfree.pl, z Mleczne Podróże, ale tam sobie wpisałem adres swojego mailu, znaczy swój mail. I dostaję piknięcie na komórkę i patrzę, o, Santander. Nie byłem akurat w Santander w Hiszpanii, kojarzy mi się tylko to z kredytem, który miałem przed laty. A może dlatego stwierdziłem, że warto spróbować. Kiedyś jak Michel Moran, spotkaliśmy się w studiu Dzień Dobry TVN, mówił mi, że on ma dom z rodziną w Alicante i gdzieś tam spędza. To mówię, o, Alicante też dobre, ale akurat był Santander. Bo Michel jest Francuzem, ale z takimi trochę jak Jean Reno, z hiszpańskimi korzeniami. W związku z tym mówię, niech będzie Santander na marzec. I ja nie wiem jeszcze dokładnie, co będę robił w marcu, ale tam te 3 dni już tam powiedzmy, nie wiem, 19, 21 marca już te bilety kupiłem i one stoją i czekają. Zdarza się, że bilety nawet kupuje się na nie tylko 3 miesiące, bo niby jest taka optymalna, jak się mówi, że tak na 3 miesiące przed to są najtańsze ceny, ale nie ma reguły, bo wskakują nawet bilety, jak za tydzień się jakiś pokaże lot, który akurat nie ma pełnego obłożenia, w związku z tym przewoźnik wrzuca ponownie pulę. To samo jest w polskich busach, to samo jest w kolejach, we wszystkich środkach transportu. Więc jeżeli mamy taką informację, taki message, prawda, to wtedy warto siąść, czy nawet w komórce sobie zaklikać i spróbować sobie taki bilet kupić. Ale nawet jeśli tego nie będzie, dzisiaj wieczorem Państwo sobie sprawdzą w komputerze, to okaże się, że w jakimś terminie, nie wiem, może w grudniu nie, bo to wiadomo, święta, ludzie będą przyjeżdżać, odjeżdżać, linie na tym zarabiają, bo są migracje, prawda, europejskie. Ale może już w styczniu na przykład okaże się, że jest jakiś fajny wylot w jakieś ciepłe na przykład miejsce. I wtedy w tej cenie powiedzmy poniżej 100 zł, 78, a nawet niech będzie 108 zł, może warto właśnie spróbować zainwestować, zwłaszcza, że jak się korzysta nawet z karty jednego z przewoźników, to tak naprawdę płaci się punktami. To już jest jakby, to wszystko w książkach opisuję, więc nawet nie będę wchodził w szczegóły. Ale później zaczyna się zabawa z noclegami. A noclegi też są w zasięgu ręki, ponieważ wszystkie najpopularniejsze wyszukiwarki typu Booking albo Trivago. Trivago nawet jest lepsze, bo ma w sobie Booking. Czyli Booking to Booking, a Trivago ma Booking i jeszcze kilkanaście innych stron typu Hostel Calculator, Hotels.com i jeszcze parę z innych. W związku z tym jest bardziej pojemne, czyli może pokazać oferty, których Booking w swojej ofercie nie ma. Ale tak czy inaczej, jedna czy druga wyszukiwarka pokaże nam, jak na Allegro, że jeżeli na przykład mam nocleg, szukam noclegu, nieważne czy to będzie Praga, czy to będzie Barcelona. Ja jeszcze nawet nie mam noclegu na Barcelonę na przyszły tydzień, ale już nie szaleję. Wiem, że akurat na tyle jest Barcelona tania, że coś tam znajdę spokojnie na ten wtorek, środę i czwartek. W związku z tym wybieram sobie termin od do, jedna osoba w moim wypadku, bo akurat lecę sam i później posortuj od najniższej ceny. I nagle okazuje się, że te noclegi zaczynają się na przykład od 70 zł. Ja mam taki swój ulubiony hostel w Barcelonie, który nazywa się Pension Solarium.
Akurat nie byłem w wakacje w jakiś żar, bo tam akurat na górze można się opalać, jakieś są. No ale powiedzmy, nazywa się pensjon solarium. On kosztuje 70 zł pokój z łazienką na korytarzu i chyba 85 jakoś tak z łazienką w środku. W związku z tym raz brałem tak z ciekawości, żeby to wszystko przetestować. I to jest no, przy samej Rambli, dosłownie wychodzi się i za dwie minuty jest się w samym centrum Barcelony. Bo to też jest istotne, że czasami cena jest bardzo niska, no ale załóżmy, że ten hotel jest gdzieś na peryferiach i trzeba gdzieś później po nocy jeździć, łazić, nie wiadomo co i jak. W związku z tym lepiej może te 20 zł, te 5-10 euro dopłacić więcej, ale mieć coś przy stacji metra i jakoś to wszystko ogarnąć. Natomiast narzędzia, które mam w internecie, bardzo nam to umożliwiają. Bo przecież kilkanaście lat temu byłoby ciężko sprawdzić bez mapy na przykład, jak wygląda centrum Pragi, centrum Budapesztu, czy centrum jakiejś innej mniejszej miejscowości. W tej chwili na Google Maps to wszystko mamy, czyli nocleg tutaj. Grupy dyskusyjne podpowiadają nam, jak dojechać, bo czasami lotniska, ale rzadko, są w mieście. Tak jak właśnie we wspomnianej Barcelonie, znaczy pociąg jedzie pół godziny, no ale jest to w miarę blisko. Natomiast są czasami lotniska oddalone o 100 kilometrów i w związku z tym trzeba gdzieś, tak jak na przykład jest w Paryż-Beauvais, prawie 100 kilometrów i trzeba dojechać. W przypadku miast włoskich to jest mały problem, dlatego że większość autobusów, które jeżdżą do Rzymu, do Mediolanu, do Werony czy do innych fajnych miejsc, kosztują około 5 euro, 4 euro, 5 euro, czyli jest około 20 zł. W związku z tym po prostu się wsiada, kupuje się bilety i się jedzie. No ale jeżeli jest jedna linia, tak jak właśnie z Beauvais, to ten wydatek może już być większy. No ale to tak jak mówię, tu się zarobi, znaczy tu się wyda mniej, tu się wyda więcej, natomiast zawsze te wrażenia i doświadczenie są bezcenne. Żeby nie gadać cały czas, chciałbym Państwu jeden z takich odcinków, my robiliśmy przez kilka lat, Dzień Dobry, później teraz robimy taki cykl w TVN24, też z kolei Polska na weekend, więc ja zawsze mam i odcinki polskie i zagraniczne, żeby pokazać, że traktuję to równoważnie. A tutaj któraś z Pań wspominała właśnie o Gruzji, bo to jest teraz taki kierunek bardzo na topie, więc mam, tylko muszę go zaraz odnaleźć, bo jest ich tutaj kilkadziesiąt, o może to Tbilisi. One trwają około 5-6 minut, więc Państwa nie zanudzę, więc to jest taka próbka powiedzmy jednego z wyjazdów. Już dawno chciałem polecieć do Gruzji, ale bilety kosztowały nawet ponad 1000 zł. Dopiero od czasu, kiedy uruchomiono tanie linie, cena biletów spadła. Najtańsze widziałem za 54 zł. Ja zapłaciłem trochę więcej, ale nadal lecę do Gruzji w dobrej cenie. Za bilet z Warszawy do Kutaisi i z powrotem zapłaciłem 148 zł. Lot trwał niecałe 3 godziny. Ja jednak w Kutaisi zostać nie zamierzałem. Georgian Bus, no to będzie gruzińska jazda. Z Kutaisi do Tbilisi jest niecałe 230 km. Normalnie jedzie się jakieś 3 godziny. W taką pogodę niestety dwa razy dłużej. Dużo słyszałem o wariackim stylu jazdy gruzinów, ale z tego co widzę na razie jedzie się bardzo przyzwoicie i bardzo wolno. To jest jakieś 40 km na godzinę, więc z moich obliczeń wynika, że podróż zajmie około nawet 7 godzin. Do Tbilisi dojechałem w środku nocy. A, zagaciami w prawo. Jeśli to jest typowa gruzińska zabudowa, to już mi się podoba. Hotel, który zarezerwowałem wcześniej, na szczęście przyjmuje gości przez całą dobę. Każdy hotel w nowym miejscu to wyzwanie. No i jak widzę, znowu trafiłem w dziesiątkę. Czuję się jak miał 10 lat. Dobra, wszystko jest. Tbilisi, szkoda czasu na spanie. Dlatego po zaledwie kilku godzinach odpoczynku byłem w drodze na targ z jedzeniem. W każdym miejscu, w którym jestem, transport publiczny to jest jakieś wyzwanie, ale w Tbilisi to jest wyzwanie najwyższej próby. Nie wiem, gdzie jest rozkład, nie wiem po jakiemu, nie wiem dokąd to wszystko jedzie, nic nie wiem. Zaraz zapytamy. Zdrastujcie, wokzal bezroba. Wokzal bezroba. Bezroba. Bezroba, wokzal bezroba, okej. Chociaż język gruziński do najłatwiejszych nie należy, z Gruzinami, nam, Polakom, dogadać się nie jest trudno. Ja nie znaję gruzińskiego alfabeta, co? Alfabeta, o, a, eta. Aha, a. To jest a? To jest a? A, okej, a. Jak to wszyscy znajesz, to nie tak, to jest stadion, tak. Metro, no metro, to metro, wiadomo. Po około 10 minutach jazdy marszrutką dojechałem w okolice stadionu Dynamo Tbilisi. Spasiba, do widzenia. Tu jest taki zwyczaj, że płaci się dopiero przy wysiadaniu, a ponieważ ja nie wiedziałem kompletnie ile zapłacę, więc wolałem mieć więcej. Zapłaciłem niecałe lari, dokładnie 80 tetri. Czas się zatrzymał. To są lata 90. w Polsce. Wielkie bazary. Można tu kupić dosłownie wszystko. To jest super. O, ho, ho. Krasywy, nie?
Świetny. Słony. Znakomity. Połowę tego. Połowę. Jest klimat niezły. Co ja wygląda na niej w ogóle? Ta czuczkela. Czuczkela. Fajnie to wygląda. Zatopione w syropie z winogron orzechy nie tylko dobrze wyglądają, dobrze też smakują. Didi Madloba. Dziękuję. Dziękuję. Spasiba. Spasiba. A skuda wyda? Polsza. Warszawa. My z Polski. Tak? O, właśnie, spasiba. Ja lubię. Spasiba, my też lubimy Gruzję. Z reguły nie korzystam z taksówek, bo są za drogie, ale słyszałem, że w Gruzji można sobie na to pozwolić. Podobno im gorsza taksówka, tym cena niższa. Zaraz się przekonamy. Dzień dobry, Suchy Most. Za 4 można? Dobra. Za 4 pojedziemy. 4 lari. I tym sposobem za niecałe 10 zł wróciłem taksówką do centrum miasta. Tbilisi jest masa sklepów z pamiątkami, no ale to jest Cepelia. Natomiast coś prawdziwie unikatowego można kupić tu. To jest Suchoj Most. Bazar przy Suchym Moście to miejsce, gdzie można znaleźć obrazy, biżuterię i starocie. Zdjęłano w CCCP. Przymusu kupowania nie ma. Aha, szachy, kindziały. O, pucharek do wina. W XVIII wieku w Polsce też pito z czegoś takiego. A dlaczego bez nóżki? Dlatego, że nie można było tego odstawić. Trzeba było ciągle wychylać toasty. Taki zwyczaj, trochę zapomniana, szkoda. Dlatego postanowiłem się napić. Dzień dobry, skolko kafe? Jedno lari. Już, moment. Musiałem przyjechać aż do Gruzji, żeby pierwszy raz zobaczyć parzenie kawy w gorącym piasku. Co za technologia, nie znałem takiego sposobu. To jednak nie była ani pierwsza, ani ostatnia rzecz, która mnie tego dnia zaskoczyła. A jest gorący? Który jest gorący? Gorący. Który gorący? Dwa, ale gorące. A, bo po gorące to trzeba prosto do pieca. O, teraz będą gorące. Po gruzińsku chleb to puri. Wypieka się go w specjalnym blinianym piecu. Kosztuje 70 tetri. Inaczej wygląda i zupełnie inaczej smakuje. Gruziński chleb nie ma sobie równych, a zwłaszcza chleb prosto z pieca. Gorący, pachnący, rewelacyjny. No, czas spojrzeć na Tbilisi z góry. Będzie mnie to kosztowało 2 lari. Tyle kosztuje bilet w obie strony na kolejkę linową, którą trudno w Tbilisi przeoczyć. O, już coś widzę. Kolejką dojeżdża się do twierdzy Nari Kala, której zabudowania powstały w VI wieku naszej ery. Jak to wietrznie. Tuż obok twierdzy stoi 20-metrowa postać z aluminium, która dumnie spogląda na miasto położone u jej stóp. Opiekę nad Tbilisi sprawuje Kartis Deda, czyli Matka Gruzja. W jednej ręce trzyma puchar z winem, którym częstuje przyjaciół, a w drugiej miecz, którym z kolei rozprawia się z nieprzyjaciółmi. I to jest cała symbolika gruzińskiej duszy. Tbilisi oferuje nie tylko masę atrakcji, ale także masę restauracji, a najciekawsze są ukryte w bocznych uliczkach. Nazwy tłumaczyć nie muszę, wszystko jasne. Teraz zdrastujcie, nie znają po rusku. Kebaby. Wybór był tak duży, że trudno było mi się zdecydować tylko na jedno danie. Zaszalałem. Bardzo zacne, bardzo. Ja zwariuję jeszcze jednego, nie skończymy, już kolejne podają. Kali, czyli to się chwyta tu, nagryza z boku. No coś niesamowitego, to jest tak jakby rosół. Z takim farszem jest, no warzywną. Ciardy, ale tak się nie da inaczej. Jak ja to dałem radę, to nie mam pojęcia, ale to chyba tak jak w tym dowcipie o dwóch ślimakach i zderzeniu. Panie, to był moment. Wszystko, co słyszałem i czytałem na temat Gruzji, okazało się prawdą, bo to jest kraj, w którym turysta jest traktowany nie jak klient, a jak przyjaciel. Warto tu przyjechać. Porada dał radę. I ty też możesz. Więc to jest jeden z przykładów podróży, zminimalizuję to na razie, która właśnie w takim trzydniowym cyklu może się odbywać, ponieważ najczęściej loty do Kutaisi odbywają się właśnie 3 dni, czyli lecimy i za 3 dni jest powrót. Aczkolwiek można też kombinować, to przy okazji informacja, poprzez odcinki, bo najczęściej przewoźnicy robią tak, że
tam jest tanio, ale z powrotem jest drogo. Albo odwrotnie, prawda? Że tam jest drogo, natomiast powrót jest tani. No i człowiek mówi, no kurczę, no dobrze, no 39 czy tam ileś, ale później 500 zł. I rozwiązaniem na to jest kupowanie biletu, to trochę może wprowadzać zamętu, ale często jest przydatne, że kupuję, załóżmy, z Warszawy do Kutaisi, natomiast z Kutaisi wracam już na przykład do Katowic. Albo do Poznania, nie pamiętam, czy z Poznania są w tej chwili loty, trzeba by sprawdzić, ale to nie jest żaden problem. I to też nam załatwia sprawę, że kupujemy bilet właśnie taki, który pozwoli nam jutro wrócić. I mnie często zdarzało się, że leciałem gdzieś, ale za 3 dni już nie mogłem, bo musiałem coś tam zrobić, nagrać program, jakieś obowiązki zawodowe, państwo mają swoje, więc wtedy może rozwiązaniem jest, że właśnie stamtąd lecę do innego miasta. Czyli po kolei wchodzę na Wizera albo na Ryana. No takie nawet dwa najmocniejsze jakby hasła, prawda? Najbardziej popularni przewoźnicy, ale to może być oczywiście i LOT, może być Norwegian, może być dowolna linia, bo mi jest wszystko jedno, czym lecę, chodzi mi tylko o to, żeby ta cena była sensowna. I wybieram sobie po kolei, czyli patrzę na przykład z Kutaisi, wybieram Polskę i mówię tutaj, nie, za drogo, tu mi godzina nie pasuje, tu z kolei nie mam na przykład wolnych miejsc. Coś się wcześniej czy później utrafi. Są wyszukiwarki, które pomagają w tym. Tak, Skyscanner jest najprostszy, ale za to darmowy. Natomiast najlepszą wyszukiwarką, jaką ja znam, jest Azuon. Azuon jest bardzo inteligentny, jeśli można tak powiedzieć, bo teraz nawet proszki do prania są bardzo inteligentne, jak widzę po reklamach, które mają jakieś tam fosforany i lipidy. Natomiast Azuon rzeczywiście potrafi nam całą czarną robotę za nas zrobić. Wyszukać nam tak, że jesteśmy w stanie naprawdę mieć tutaj z górki. Bardzo to jest łatwe, tylko że on jest płatny. Znaczy, żeby taką wersję demo uaktywnić, tam nie ma chyba połowy lotów, natomiast żeby ona była płatna, to nie jest jakoś bardzo drogo, bo to wychodzi jakieś tam 100 coś złotych na rok, więc to nie jest jakieś szaleństwo. No ale mimo wszystko, trzeba gdzieś tam zapłacić, wejść na stronę, ściągnąć sobie ten program, ale jeżeli ma się zamiar często latać, no to on się rzeczywiście przydaje. Inną jeszcze opcją jest to, że można też latać, znaczy polecieć na przykład do Liverpoolu, załóżmy. Lecę do Liverpoolu i nie mam powrotu z Liverpoolu, ale Manchester, drugie muzyczne miasto, bo Liverpool to wiadomo, Beatlesi, chociaż nie tylko, a Manchester to już całe brzmienie lat 80. i 90., począwszy od Joy Division, New Order, a kończąc, nie wiem, na Oasis. W każdym razie nawet wokalista Simple Red się urodził w Manchesterze i jeden z braci Bee Geesów, tylko nie pamiętam który. W każdym razie stamtąd możemy polecieć, a tylko za 5 funtów przejedziemy z Liverpoolu do Manchesteru autobusem i trwa to godzinę, więc czasami się właśnie opłaca, patrząc na Google Maps, że mówię, z tego miasta nie, ale z tego na przykład mi się już kalkuluje to, żeby zrobić. Więc to jest trochę zabawy przy tym, ale w którymś momencie można to polubić. Co do samej Gruzji, ona jest o tyle fascynująca, że jeszcze, już niedługo to potrwa, ale jeszcze jest przed takim wielkim boomem, który zaowocuje wzrostem cen. Bo kilkanaście lat, czy kilka lat temu Bułgaria należała do krajów dość tanich, ale Anglicy, którzy jak wiadomo wszyscy chcą mieszkać w Hiszpanii, w związku z tym większość programów, które polega na tym, że gdzieś jakaś para chce się wyprowadzić z deszczowego miasta i zamieszkać w Walencji, czy w Katalonii, czy w jakimś innym regionie hiszpańskim, no więc wybiera te mieszkania, pani tam pokazuje, no i okazuje się, że ich na to stać. Więc oni wszyscy chcą mieszkać w Hiszpanii, nie dziwię się zresztą, ale z drugiej strony odkryli Bułgarię. No i jak odkryli, to stwierdzili, że a może tam zainwestować jakieś pieniądze, no funt na tyle wysoko stoi, że ich na to stać. I w związku z tym pobudowała się masa i nagle ceny podskoczyły. I Bułgaria nie jest już taka tania, jak była kiedyś, a Gruzja jeszcze ciągle tak. Ale Anglicy już wiedzą, że jest Gruzja. Już się zorientowali, że z takich krajów zaczynają tam latać. Na razie jest rzeczywiście to tak samo jak w Poznaniu, można jeździć zjeść dobry obiad za 20 zł, a można zjeść za 220 zł, bo lokale są różne i to my tak naprawdę wybieramy, czy chcemy drogo, czy tanio, ale to, że będzie tanie, nie znaczy, że będzie gorzej. Więc w Gruzji też są oczywiście eleganckie restauracje, ale co jest fajne, to, że jeżeli państwo nie mieli okazji jeszcze być, albo byli i chcieliby wrócić, no to pamiętają, że tam jest jeszcze to jedzenie domowe, czyli że tam stoi w Tbilisi jeden McDonald's, z tym szacunkiem, bo ja też czasem korzystam, to nie jest tak, że jestem czegoś wrogiem, ale będąc w danym miejscu chcę spróbować czegoś lokalnego. Tak jak w Polsce jest, prawda, że dużo miast jest, w których bywam i tej kuchni regionalnej akurat nie uświadczę, bo gdzieś tam na Podlasiu, nie wiem, zjadłem mleko z ziemniakami. Żadna atrakcja, żeby ktoś tam w knajpie sprzedawał, bo to mają mieszkańcy na co dzień. Ja tego nie mam, więc chcę tego zjeść, ale szukam. Natomiast atrakcją jest kebab. No to kebab musi być, dlatego kebaby są wszędzie, a kuchnia regionalna już nie zawsze. No i w Gruzji jest właśnie to, że rzeczywiście to jedzenie jest na tyle tanie, że posiłki wyglądają jak wesela. Ten stół jest zastawiony, czy jak prosiak to cały. Jak butelka alkoholu to w całym. Tam my akurat tego nie pokazywaliśmy w kadrze, ale mieliśmy 5-litrowy bukłak wina tam na 5 osób, no bo tam w mniejszych porcjach jakoś nie sprzedawali specjalnie. To wzięliśmy taki cały duży i ten cały zestaw, nas była piątka, bo byłem ja, reporterka Hania, dźwiękowiec,
który był jednocześnie operatorem i nasz przewodnik taki, który jest zresztą właścicielem tego hostelu, w którym nocowaliśmy. Zresztą chłopak, jak się okazało, kończył AGH w tym, w Krakowie i pojechał, emigrował, w Gruzji prowadzi biznes. No, Happy Hostel się to nazywa, w takiej sieci jest. No i poznaliśmy się i było fajnie. I na te 5 osób wyszło nas 80 zł. No za taką naprawdę, ale taki konkret. Nie wiem, że jakieś tam drobna kanapeczka, prawda, i lampeczka, tylko stół cały zastawiony, więc daliśmy 100, żeby nie wyjść na jakiś naprawdę skner, nie? Ale knajpy są czynne zawsze. O 2 w nocy skończyliśmy zdjęcia, przychodzimy, no pełno ludzi, po prostu tłumy. Zauważam, że więcej jest mężczyzn niż kobiet. Nie wiem, to nie chcę wnikać w szczegóły, bo nie widziałem wszystkich knajp, ale akurat tam siedzieli faceci. Było spokojnie, było bezpiecznie. Co prawda u kilku mężczyzn, którzy wstawali od stołu, widziałem zapasem pistolety, kolby im wystawały, ale mimo to było bezpiecznie, ja niczego złego nie uświadczyłem. Inaczej jest w górach Sfaneti, czyli w takich Tatrach, tylko że w takich Tatrach gruzińskich, kaukaskich, czyli znacznie wyższych. Jeżeli państwo kiedyś zaproszą Marcina Mellera, może był już, był, no to właśnie. A ta knajpa akurat, ona się nazywa Radża, to właśnie od niego wziąłem ten namiar. Jakaś tam dobra knajpa, mój Radża, najlepsza. I właśnie w książce Gaumardzius opisał tę knajpę, bo inaczej byśmy nie wiedzieli za bardzo, jak ją zlokalizować. To może mówił, jak nie, to przypomnę, że właśnie w górach Sfaneti jest to niesamowite dla nas, że ja już się zdążyłem tego przyzwyczaić, że w Gruzji nie ma OC. Czyli dlatego taksówka, którą jechaliśmy, miała szybę popękaną z przodu na dół, bo jak auto jeździ, to jeździ, tam nie ma. Nie ma OC po prostu, no, nie trzeba tego auta co roku gdzieś tam prowadzić na kanał. Więc jest to szok, ale z drugiej strony jest technologia, której w Polsce nie widziałem, czyli stoją tak zwane payboxy, takie wyglądają jak parkometry. I tam przychodzi ktoś, kto ma do zapłacenia ratę, wszystko jedno, czy nastolatek, czy emeryt, przykłada, skanuje i tam po rosyjsku tu zapłacisz za wszystko. Nie wiem, rata, za samochód, prawda, węgiel, gaz, prąd, no każda dowolna i to nie trzeba iść na pocztę, tylko tak. Więc z jednej strony nowoczesność, której u nas nie ma, a z drugiej taki orient, którego może jeszcze u nas nie ma, ale najbardziej szokujące było to, że właśnie w tych górach Sfaneti, tam po drodze, na tych serpentynach, jak się jedzie, myśmy tylko liznęli akurat z naszą ekipą, ale Marcin to dokładnie opisał w książce, że na niektórych zakrętach są takie kapliczki jakby gruzińskie, powiedzmy, i tam w środku są 3 rzeczy. Jest fotografia kogoś, kobiety, mężczyzny, częściej mężczyzny, jest świeczka i jest flaszka, jest butelka czaczy, czyli takiego gruzińskiego samogonu, który ma, jak wyjdzie, no 75%, 80%, no w każdym razie dużo. No i należy do tradycji, że trzeba, to jest miejsce, gdzie ktoś zszedł był z jakichś tam powodów, więc trzeba zmówić modlitwę za jego duszę, zapalić tę świeczkę, jeżeli zgasło, i wypić kieliszek czaczy. No i ten kierowca, który ich wiózł na górę gdzieś tam, tak jak był nas na Kasprowy wjeżdżać, to 7 razy się zatrzymywał. W związku z tym on dojechał na górę kompletnie pijany. Czyli w naszej kulturze jest to absolutnie jakby nie do... A tam jakoś... Jest po prostu szok, no ale jednak jest to kraj, w którym obowiązuje czacza ambush, czyli dosłownie zasadzka czaczą, polegająca na tym, że gościa, który przyjeżdża, traktuje się tak jak właśnie na weselu. Czyli że upicie go to jest jakby punkt honoru dla wszystkich, którzy nas goszczą. W związku z tym Meller się mało co nie spóźnił na samolot, bo następnego dnia tylko słynne gruzińskie wody typu tam na Baglewi czy Borżomi go poratowały, bo tak to było ciężko. I to jest właśnie radość z tego, więc trzeba bardzo uważać, bo ta gościnność może być później bardzo brzemienna w skutkach. No i to, co jeszcze mnie zaciekawiło, a to już tak bardziej z punktu widzenia socjologicznego, że jeżeli będą państwo akurat w Tbilisi, może w innych miastach tego tak nie widać, ale w stolicy to jest do zauważenia. Stoi dużo aut z wyższej półki, które są pozbawione części. Czyli na przykład mogą być jakieś Porsche, jakieś Lexusy, no jakieś takie auta droższe, ale na przykład bez zderzaków. I z czego to wynika? No dlaczego tak? Czy jakaś stłuczka była? No bo za dużo tych aut bez zderzaków. Okazuje się, że w mentalności, nie wszystkich oczywiście, to nie jest jakaś kalka, którą nakładamy na wszystkich, jest to, że troszkę, jak uczymy się o historii, nie wiem, Polski XVII-XVIII wiecznej, prawda, że tam została ona w pewnym sensie roztrwoniona, prawda, bo hulanki, swawole po nas choćby potop, to tu troszeczkę jest podobne myślenie. Czyli najprościej rzecz biorąc jest uproszczenie. Oczywiście Gruzin kupuje auto, na którego nie stać. Ale tam rata za 3 miesiące, co ja będziemy się przejmować. Nie wiadomo, co będzie. Wojna, może, bawmy się, jest impreza. Ale potem nic się nie dzieje, na szczęście. Przychodzi ten okres spłaty i nagle trzeba zapłacić ratę. Matko Boska, skąd te raty wziąć i tak dalej. Mam pomysł. Zdejmuję zderzak i sprzedaje go na gruzińskim Allegro. W związku z tym ma na ratę i jakoś następnego razu to pójdzie. I to jest wytłumaczenie tego. I na koniec tego, to pokazuję, zaraz powiem, dlaczego tak długo mówię o Gruzji, ale na koniec jest taka anegdota, która opisuje ten kraj mlekiem i miodem płynący, który z jednej strony ma wszystko, a z drugiej strony no, jakoś nie potrafi na skutek różnych, prawda, perturbacji, także granicznych, ułożenia i wszystkich sytuacji związanych z trudnym sąsiedztwem, nie potrafi tego wykorzystać. Leży staruszek pod drzewem
mandarynkowym. Te mandarynki wszędzie dookoła niego się walają i tak leżą w trawie jak u nas jabłka i gniją, prawda? Przychodzi amerykańska wycieczka i mówią do niego: człowieku, czemu ty tak leżysz? A on mówi: co mam robić? Mówią: pozbierałbyś te mandarynki. No i co? No i jakbyś je pozbierał, wsadził do jakiegoś kosza, zaniósłbyś do punktu skupu, zapłaciliby za to ci. No i co dalej? No i dalej byś posadził sobie kolejne drzewka i znowu pozbierał te mandarynki. I co? I to jest dość długa opowieść, w każdym razie taki co i co i się pyta. I finał jest taki, że jakbyś już tak dużo pozbierał, to byś założył sobie własną hurtownię soków i byś miał swoje własne mandarynki, swój własny sok i byś tutaj, prawda, zarabiał miliony. Mówi: no i co wtedy? I mówi: no jak już zarobisz te miliony, to możesz do końca życia leżeć i nic nie robić. On mówi: a co ja w tym momencie właśnie robię? Nie? I to jest właśnie też symbolika, mentalność. Nam się to bardzo podoba, dlatego że jak przyjeżdżamy, czujemy się, jakby to była wieczna impreza, ale oczywiście to jest jakaś widokówka, prawda? Nic nie jest ani, cytując klasyków, ani tak czarne, ani tak białe, już nie chcę wchodzić w szczegóły. Zawsze gdzieś jest prawda po środku. Ale to jest związane z pewnym zjawiskiem, o którym Państwu później powiem. Natomiast teraz, żeby nie było może tak orientalnie mimo wszystko, zaproponujemy jakiś bliższy kierunek i dla odmiany sprawdźmy, skoro już mówiłem tyle, tylko że to był akurat też okres chyba dość grudniowy. Co my tutaj jeszcze mamy? Patrzę z tych odcinków. Moment, bo ja... A tu tak, jak zaczynam propozycję, to już jest później odlot. Chciałem Państwu właśnie tę Barcelonę wrzucić, tylko muszę ją zlokalizować. Nie widzę, gdzie ona dokładnie jest. Gdzieś jest na górze. Trzecia od góry. Göteborg? Nie. Drugi rząd od dołu. Jezioro Garda, Szwecja. A, jest Barcelona. Dobra, to zróbmy w takim razie Barcelonę. Planując podróż, kieruję się przede wszystkim ceną. W Warszawie promocji nie brakuje, ale te nieloty trafiają się także w innych miastach. Dlatego dzisiaj propozycja dla mieszkańców Polski Zachodniej. Lecę z Poznania do Barcelony za 74 zł. Tyle zapłaciłem za bilet na samolot do Girony, oddalony od centrum stolicy Katalonii o jakieś 100 km. Lot trwał 2,5 godziny. Z lotniska w Gironie do Barcelony można dostać się albo pociągiem, albo autobusem. Pociąg jest trochę tańszy, ale ja wolę zapłacić tych kilka euro więcej za autobus i pojechać bezpośrednio stąd do miasta. Buenos días. Dos billetes a Simbra. Tu a Barcelona. Rentado. Okej, gracias. Za bilet w jedną stronę trzeba zapłacić 16 euro. Trochę taniej wychodzi, jeżeli od razu kupimy go po obie strony. Droga do centrum Barcelony zajęła mi jakąś godzinę. No, to była ostatnia godzina jazdy. Jestem na Estación del Norte i kompletnie jestem zajechany. Teraz muszę poszukać hotelu. Hotel zarezerwowałem wcześniej w internecie. W Polsce pada, w Hiszpanii pada. Co z tą pogodą? Wystarczyło znaleźć adres. Excuse me. We are here probably, yes. This Arc de Triomphe, that's the name of the station. Yeah. And I'm going to go there, Drassanes. Drassanes. By Sunway. You take this line and then in Catalonia, that is two stops away from here, you have to switch line to the green one. Okay, muchas gracias. Thank you very much. Pozostało mi tylko kupić bilet. No jest, udało się. Taki polski nawyk, czy nic nie zostało. Mój hotel znajdował się w samym centrum. O, jest. Resztką sił. Prawie roztopiony. Pensjon. Pensjon. Bez słowa. Ja dzwonię, ktoś otwiera. Jest okej. O, no bardzo przyjemna cela. Bardzo przyjemna. Im większe miasto, tym większa konkurencja hotelowa. A w Barcelonie hotel jest od groma. I ten dwuosobowy pokój udało mi się znaleźć za 25 euro, a jestem bardzo blisko centrum. Jak nawet wytężę słuch, to słyszę ulicę La Rambla i o to chodzi właśnie. O to chodzi. Bo co jak co, ale w Barcelonie. Czasu na spanie marnować nie zamierzałem. Czytam w przewodnikach, że La Rambla nigdy nie zasypia. To jest oczywiście trochę podkoloryzowane na potrzeby turystów, ale faktem jest, że mimo późnej pory, a jest północ, ciągle dużo ludzi właśnie po ulicach i ja chcąc, nie chcąc, do nich się przyłączę. Chcąc oczywiście, mnie to pasuje. Rambla Catalunya, aha, this way, okej. Okej. Przy Rambla de Catalunya szukałem miejsca, gdzie mógłbym przekąsić coś małego. Lokali tu jest bez liku. Często jednak nastawione są na masowego turystę i potrafią wystawić słony rachunek. Ja jednak znalazłem bar, w którym jedzenie i picie zaczyna się od 1 euro. Czas na tapas. Tapas to tradycyjne hiszpańskie przekąski podawane do napojów w barach. Serwowane są na ciepło lub zimno, w różnorodnych formach.
wchodziłem w ciemno i dostałem coś takiego. Jest chorizo, jest szynka, są kawałki żółtego sera. Kanapki można kupić w zestawie lub pojedynczo. Najtaniej jest tu w poniedziałki. Przekąski tego dnia kosztują od 50 eurocentów. Barcelona budzi się do życia. Obudziłem się i ja. I tak myślę, co by tu robić w tak pięknych okolicznościach przyrody. Idę na plażę. Perdona, seniora. Barceloneta? This way? Barceloneta, si. Okay. Gracias. Barceloneta. Portowa dzielnica miasta. W drodze na plażę postanowiłem zrobić tam przerwę na kawę. Ludzie spokojnie się przechadzają, nikomu nigdzie się nie spieszy, a kawa kosztuje euro 30. Mocna i słodka. To, co lubię najbardziej. Do plaży, którą utworzono na poprzemysłowych terenach nadbrzeża przed letnimi igrzyskami olimpijskimi w 92 roku, miałem stąd już tylko dwa kroki. Obiecałem sobie plażę i słowa dotrzymam. Jestem kompletnie przygotowany. Nie mam tylko kąpielówek, ale dzisiaj można odpuścić. Jakieś nędzne resztki mi zostały z Polski. Człowiek się uczy całe życie. Donde están las bebidas? Me da una bolsa, por favor. Czy mogę prosić torbę? Jest torba. Już sama plaża warta jest tego, żeby przyjechać do Barcelony w zimie. A atrakcji jest znacznie więcej. Pytając o drogę, postanowiłem w praktyce sprawdzić mój hiszpański. Perdóneme, señora, tengo una pregunta. ¿Dónde está la Sagrada Familia? Sagrada Familia, más por abajo y a la izquierda. Ah, okej. Okay. Ten a la izquierda. Gracias. Sagrada Familia, choć to jedno z najbardziej turystycznych miejsc na mapie Barcelony, warta jest zobaczenia. W całości powstanie dopiero w 2026 roku, w setną rocznicę śmierci twórcy Antonio Gaudiego. Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz kłęby turystów codziennie gromadzą się przy kasie, żeby kupić bilet za 14,80 i zajrzeć do środka. Żałuję, że nie mam na to czasu, ale nawet patrząc z zewnątrz, aż przesiadam z wrażenia. Rozsiadywać się jednak czasu nie miałem. To będzie teraz bardzo podobne do warszawskiego. Ponieważ nie jestem w stanie w tak krótkim czasie zwiedzić całej Barcelony, więc spróbuję spojrzeć na nią z góry. Najlepiej zrobić to ze wzgórza Montjuïc, a pomoże mi w tym kolejka, funikular, która jeżeli wejdzie się już do metra, to jest za darmo. Kolejka odjeżdża ze stacji metra Parayel. Wzgórze Montjuïc znajdują się tu liczne muzea, teatry i restauracje. Miejsce to zapełnia wypoczynek w zielonych, nawet zimą, ogrodach z możliwością podziwiania panoramy miasta. Czułem, że wiele rzeczy mnie omija, ale dopiero teraz uświadomiłem sobie, jak wiele jeszcze rzeczy zostało do zobaczenia. Nie ma rady. Trzeba będzie do Barcelony wrócić, bo porada da radę i ty też możesz. 16 stopni w zimie. Nie do uwierzenia. No właśnie, dlatego o każdej porze roku można do kompletnego miasta, jakim jest Barcelona, się wybrać, dlatego że jak ktoś nastawia się na imprezkę, znajdzie ją. Jeżeli ktoś się nastawia na taką wysoką kulturę, też nie ma z tym problemu. A jeżeli ktoś z kolei chce gdzieś pojechać kawałeczek dalej, no to no, tak naprawdę pod każdym względem. Stadion sportowy oczywiście dla miłośników piłki nożnej, więc to jest fajna też wycieczka. Zresztą jest to jedno z wielu miejsc, ale mówiłem Państwu, że ja traktuję każdą podróż tak samo, czyli nie ma znaczenia, czy jest to daleka, czy bliska podróż, i na tej samej zasadzie traktuję Polskę, bo my często zapominamy o tym, że mamy niesamowity potencjał gdzieś tutaj za rogiem albo troszeczkę dalej. Zresztą notabene wzgórze Montjuïc, czyli wzgórze żydowskie, tylko o Złotowa tu też jest, prawda? Nie byłem jeszcze, ale akurat sobie w Wikipedii sprawdzałem, bo pierwszy raz jestem w Złotowie, więc dla mnie każda wyprawa i wyjazd polega na tym, że chcę coś ciekawego zobaczyć. Dzisiaj jest za ciemno, ale dla mnie jako przyjezdnego jest atrakcja zobaczyć jedyny w Polsce pomnik Piasta Kołodzieja, który gdzieś tu w pobliżu jest. Jeszcze nie wiem, gdzieś tu, tak? No właśnie. No nie wiedziałem po ciemku, bo deszczyk padał. Jutro sobie zrobię fotkę na Facebooka, prawda? Żeby jakoś to uatrakcyjnić. Może mi się uda do muzeum podskoczyć, ale żeby zawsze coś z tej podróży wynieść. I dlatego, jeżeli się taką zasadę pojmie, to przypomina mi się, ja w wakacje zawsze prowadzę warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w Zakopanem, bo tam mamy taką szkołę, wakacje z pasją, nie? Przyjeżdżają na kolonie, dzieciaki w różnym wieku
i tam ludzie prowadzą swoje warsztaty. Tam przyjeżdża Krzysztof Zanussi, przyjeżdża Robert Kudelski, który nam śpiewa piosenki francuskie, bo się w tym specjalizuje, o czym mało kto wie. Przyjeżdża Karina Królak, która robi taką biżuterię, którą nosi Madonna albo Victoria Beckham. No i uczy, jak się taką biżuterię robi z takich dziwnych jakichś materiałów. Nie złoto, nie kamienie szlachetne, a jednak piekielnie drogie. No i różni fajni ludzie, rodzice Ani Kalczyńskiej, moje koleżanki z Dzień Dobry, którzy są emerytowanymi aktorami, prowadzą warsztaty aktorskie. No i ja na tych warsztatach dziennikarskich, ponieważ miałem grupę w różnym wieku i takie dzieciaki nastolatki, już 16, 17 lat, ale także takie 7, 8, nie, więc trzeba było jakoś tak to ujednolicić. No i się pytam tych najmłodszych, która podróż jest fajniejsza, daleka czy bliska? Mam wszystkie daleka, nie? No mówię, dlaczego? No bo to, bo wiadomo, i tam padają jakieś nazwy egzotycznych miejsc. Ja mówię, no dobrze, a czy w waszej okolicy, tam gdzie mieszkacie, jest coś ciekawego? No i okazuje się, że po chwili ktoś się zgłasza i mówi, że koło niego jest właśnie jakiś zabytkowy kościół. Ktoś mówi, że tam jest jakiś staw, jakieś ryby. Okazuje się, że nagle taka mapa tworzy się i w gruncie rzeczy ta lista jest coraz dłuższa. Więc na koniec znowu pytam, no to która podróż jest lepsza, daleka czy bliska? To wszystkie mówią bliska teraz. Oczywiście to jest tak pośrodku, czy i daleka jest fajna, i bliska jest fajna. Dlatego, że jeżeli uświadomimy sobie, że to nie jest rywalizacja, że to nie jest tak, że... Możemy oczywiście, sam robię przecież wiele fotek na portale społecznościowe, bo takie są czasy, ale jeżeli potraktujemy tę podróż coś więcej niż tylko zrobienie sobie fotki na zasadzie cześć kochani do swoich koleżanek, takich pseudo, tam szkoda, że was tu nie ma ze mną na Wyspach Bahama, prawda, no, żeby je wkurzyć tylko, no to okaże się, że każda z tych podróży, każdy z tych wyjazdów naprawdę ma w sobie niesamowity urok, bo one są jakoś głęboko przeżyte. I co jest z tym związane? Związane jest z tym to, że musimy się do takiej podróży przygotować i warto się przygotować, bo jeżeli jedziemy autostradą na Gdańsk, no nawet nie jest autostrada, w każdym razie, jeżeli jedziemy na Gdańsk, tam jest po drodze Elbląg. Ja wielokrotnie pamiętam, jak jeździłem nad Zalew Wiślany, bo strasznie go lubię i tam jak mam okazję, to próbuję wyskoczyć na 2 czy 3 dni, żeby się po prostu zregenerować. I tak jadę kiedyś i z lewej strony, jadąc mając za plecami Warszawę, jest pole. Takie samo pole jak pod Złotowem, no masa jest takich pól, niczym się nie różni, ale strzałka, która tam prowadzi, pokazuje, że to jest pole bitwy pod Grunwaldem. I to już nagle zmienia zupełnie percepcję, bo to są te didaskalie, o których piszą dramaturdzy. Czy co poeta chciał przez to powiedzieć? I to już gdzieś w głowie coś kołacze, że coś tam w 1410 ważnego... To jest dalej to samo pole, ale ten kontekst sprawia, że my na to patrzymy inaczej. Jak byłem na południu Anglii zobaczyć Stonehenge, no to gdybym nie miał żadnej wiedzy, powiedzmy byłby taki wyczyszczony totalnie z jakiejkolwiek informacji, no to jakaś kupa kamieni. No jeden kamień na drugim, jeden jest tak, drugi jest tak przekrzywiony, no stoją. Jedne stoją, inne się położyły. Ale jakby informacja o tym, że gdzieś tam początki, prawda, druidzi, nie druidzi, jakieś początki państwa, to powoduje, że zaczynamy, bo w ten sposób możemy wszystko zrobić. No koloseum, no jak koloseum, no stoi, no nie da nic ciekawego. Koleżanka była przed laty, jeszcze jak byłem licealistą i najdalej człowiek mógł się wygrać do Czechosłowacji, która jeszcze wtedy istniała, ewentualnie na Węgry, no to już był prawie zachód, bo tam przecież wszystkie półki były pełne, a w moich rodzinnych Kielcach to pustka po prostu, poza octem, to bida z nędzą. Nie? I koleżanka była w Wenecji, nagle, wow, no jak w tej Wenecji? No nie, śmierdzi tam w tej Wenecji, śmierdzi. Ona nic z tego więcej nie wyniosła, więc... Znamy się od lat, przyjaźnimy, ale nie przypomina mi tego, ale utkwiło mi to w głowie, że właśnie można w ten sposób być wszędzie, a jednocześnie nie widzieć nic. I jak pamiętają państwo, jeden z lepszych seriali, jaki udało się w PRL-u wyprodukować, czyli 40-latek, to tam jest taka scena węgierska właśnie, kiedy Karwowski pojechał do Budapesztu, żeby wręczyć tamtejszemu ministrowi puchar. On się puchar rozbił, on szuka przez cały odcinek pucharu, chce go kupić. Ale ma towarzysza podróży i ten towarzysz ma na imię Bliniak. I jak wchodzą do pokoju, to Karwowski się stroi, zakłada krawat i mówi, że od razu na miasto wychodzi, no bo chce zobaczyć trochę, jak w tym Budapeszcie jest, a Bliniak się kładzie do łóżka. I on się pyta, co pan, dlaczego, nie szkoda pan mnie, bo tracę energię, to jak się położę, to nie będę spalał energii, a kolacja dopiero wieczorem, nie będę dewiz tutaj wydawał, prawda, więc trzeba zaoszczędzić. A zresztą mówi, jak kolacja, to radzę panu, żeby pan stanął przy drzwiach, bo wtedy można 2 razy kelnera wyhaczyć. Jak wchodzi z tacą, jak wychodzi. Nie? Jest taki przykład takiego dyzmy, nie? W bardzo negatywnym wydaniu. I Karwowski się go pyta, no ale mówi, co pan z tego ma tak naprawdę, nie? Znaczy mówi, nie żal panu, także pan traci, mówi, nie, proszę pana, jak w Bombaju raz wyszedłem z hotelu, to od razu $5 wydałem, nie, to nie dla mnie jest. Ja się pytałem, co pan z tego ma? I on mówi, proszę pana, i zaczyna wiać meblościankę, Opla Rekorda i coś tam jeszcze innego, to z tych wszystkich zaoszczędzonych pieniędzy. Oczywiście, można i tak, diety, nie diety i tak dalej, nic nie wydać. Czyli można być wszędzie i wszystkie hotele sieciowe są takie same. Nieważne, czy to jest Moskwa, czy to jest Szanghaj, czy to jest Warszawa. Jeżeli to jest jakaś sieciówka, bardzo fajna i wygodna zresztą, to wiadomo, tam będzie basen, że tam będzie spa, że tam można pójść do drink baru i spędzić jakoś miło ten czas. Ale w gruncie rzeczy tak naprawdę nie bardzo wiemy, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. Jeżeli nie podeprzemy tej swojej podróży lekturą, czyli starym, klasycznym czytaniem, to może być książka, niekoniecznie moja, to może być obejrzenie jakiegoś materiału,
filmowego, to może być grupa dyskusyjna, gdzie znajdziemy masę pożytecznych informacji. Coś z tego w głowie zostaje. I to jest później najbardziej istotne, że gdzieś byliśmy i kojarzymy. Nawet powieść sensacyjna może przynieść tutaj pożytek, bo czytamy Dana Browna albo innego mistrza literatury sensacyjnej, której akcja się dzieje gdzieś tam we Florencji, prawda? I to jest dokładnie odzwierciedlone. I później nawet są takie wycieczki szlakami, na przykład tam aniołów i demonów. I można też pod tym kątem zobaczyć. Czyli nie ma wiedzy niepotrzebnej. Zresztą mówię to jako osoba, która pracowała przed laty jeszcze w Katowicach, w targach katowickich, tam w hali, która 10 lat później się zawaliła. Już dawno pracowałem w Warszawie. Miałem wtedy dyżur akurat, w 2006 roku. I na moim dyżurze się ta hala zawaliła i byłem jedynym dziennikarzem, który był najlepiej poinformowany, bo wiedział wszystko, co tam się działo, bo kiedyś jeszcze przed laty, nie wiedząc o tym, znaczy wniosek jest taki z tego, że każda wiedza się przyda, tylko nie wiemy kiedy. Jutro, może za 5 lat, ale dzisiaj czytana książka o Gambii, do której się wybieram w styczniu, na pewno się przyda, bo nawet jeżeli wyjazd zostanie odwołany z jakichś tam powodów, bo to jest ciężko zorganizować taki wyjazd, to tak czy inaczej może się uda, nie wiem, w lutym, a może za pół roku, ale co coś z tego, co się przeczyta, w głowie zostaje. Dlatego namawiam Państwa do tego, żeby wykorzystywać chociażby czas spędzony w podróży, jadąc polskim busem z Warszawy do Budapesztu. Się jedzie z 12-11 godzin do Wiednia. Ale często to jest okazja właśnie, żeby coś przeczytać, żeby sprawdzić sobie może jakieś ceny, jakąś pogłębienie, taki research zrobić, jak na studiach, jak w szkole. No to się tak naprawdę wiedza nie kończy z tym, żeby człowiek odnalazł w tym radość. I to jest naprawdę fajne. A do tego dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli umiejętność nabywania odwagi cywilnej, bo seria takich sztandarowych pytań, które ja sam kiedyś zadawałem, to jest taka. No pan może mówi o tanich biletach, ale ja wchodzę w system, nie mogę tych tanich biletów znaleźć. Tam się reklamuje, że 39, co ja wchodzę, to jest 1399. Odpowiedzią jest to, o czym mówiłem. Szukamy w cyklu miesięcznym. Zresztą w książkach podaję też odpowiedzi, które mnie służą cały czas i można na tej podstawie sobie to wszystko wyszukiwać. Czasami robię takie warsztaty, czyli spotkania autorskie. Dzisiaj już na to nie mamy czasu, ale żeby rzucić na przykład na BIM i kupujemy bilety. Wirtualnie, czyli że ja sobie klikam, mam taki pałąk, prawda, trochę jak mówca z Microsoftu i tam sobie coś klikamy i dochodzimy aż do momentu płatności kartą, żeby pokazać, że jest to możliwe. Do tego dochodzi spakowanie się, bagaż podręczny, plecak, dowolny, który kupimy w każdym sklepie. Ja z założenia staram się brać plecaki, które są większe pojemnościowo niż 30 litrów. Każdy plecak ma oznaczenie. 32, 33 litry. Tam akurat na zdjęciach miałem taki mój ulubiony plecak, który mi się już zużył, po prostu mi się już rozsypał, ale służył mi dzielnie, było dużo kieszeni, naprawdę fajnie nadawał się do takiego podróżowania i wszystko się tam mieściło, jeszcze prezenty i zakupy, które robiłem. Więc plecak. Walizeczka na kółkach, nie pasuje, rękę mamy zajętą na krótki wyjazd, lepiej mieć plecak, swobodne ręce i najlepiej, żeby to był plecak z miękkim stelażem, bo jeżeli plecak ma twardy stelaż, który często jest po to, żeby była wygoda noszenia, to niestety, jeżeli się zdarzy, że gdzieś tam kontrolnie nas na tych tanich przelotach wezmą, żeby do bramki wsadzić, stoją czasami takie metalowe, to choćby centymetr wystawał, to już możemy zapłacić 10 euro za każdy kilogram i to jest gruba suma. A miękki plecak, on się zawsze ugniecie. Ja wielokrotnie miałem nawet 50-litrowy plecak w Turcji, w Stambule, pani mówi wsadzić tam. No, proszę bardzo, mówię, mnie chcą okantować mnie, proszę bardzo, tu ugniotłem, tu tego. No wlazło, bo tak pączek się po prostu ugniotło, nie? Także wszystko się tam elegancko mieści. Dlatego miękki stelaż, do tego podstawowe kosmetyki, czyli w Rossmanie kupujemy takie miniaturowe sobie zestawiki. Ja zawsze w hotelach, w których jestem, no akurat tutaj nie mam, ale w hotelach, w których jestem i zostają mi takie jednorazowe, te takie, prawda, mydełka, powidełka, to wszystko, co jest, to zabieram. Czyli nie zabieram to, co jest w moim pokoju, żeby nie było, że chodzę gdzieś tam po korytarzu. To się przydaje później, bo akurat wybieram się w jakąś podróż bliższą czy dalszą, mówię, o proszę bardzo, to samo robię z saszetkami herbaty. I to z prostego powodu, po prostu jak jestem, tak jak w Luksemburgu zdarzyło się, jesteśmy o 12:30 w nocy. Wszystko pozamykane, bogaty, drogi Luksemburg, nic nie ma. Jeden automat stał z kolą na głównej ulicy i tylko monety przyjmował. Myśmy nie mieli monet, mieliśmy jakiś papierek i karty. Nie dało nam się w Luksemburgu. No i po prostu starczyło nam na jedną kolę. No co to jest 0,33 na 3 osoby? Koli jeszcze do tego wszystkiego. To wypiliśmy po prostu, a potem piliśmy wodę z kranów w hotelu, bo po prostu nie było innej szansy. A taka saszetka z herbatą wzięta gdzieś tam w Dublinie, czy w Lublinie, czy wszystko jedno gdzie, jak się później nazbiera do woreczka, nagle okazuje się, że jest jak znalazł. Kawa czy herbata. Bo ja nie będę, będąc na krótkiej podróży, szedł do sklepu i kupował cały kilogram cukru i całą paczkę herbaty, tylko właśnie takie jednorazówki. To jest oczywiście zabawa, ale ona się bardzo przydaje. Poduszka dmuchana. Od 3 zł, czy tam 4 widziałem już na Allegro, można kupić, chociaż są też poduszki z kryształami Swarowskiego. I widziałem, że ktoś tam kiedyś podróżował z taką poduszką, która z 1500 zł może kosztować. Ale najprostsza poduszka, którą się dmucha, nakłada się i pozwala już jako tako w tym samolocie czy w tym pociągu, że ta głowa nie opada, bo nie wiem, czy Państwu się zdarzyło, mnie się parę razy zdarzyło, że jak zasnąłem, ja regularnie zasypiam w środkach komunikacji dalekiej, otwierają się niestety usta. No przecież nie obwiążę sobie szmatą głowy i niestety śpię, usta się otwierają, jeszcze człowiek budzi.
zamyka, znowu się otwiera, jeszcze jak silna poleci, to już w ogóle jest masakra. Zwłaszcza jak naprzeciwko ładna dziewczyna siedzi, to no po prostu wstyd. W związku z tym taka poduszka dmuchana naprawdę daje radę i nie kosztuje dużo i się przydaje. I takich gadżetów jest sporo więcej, można je mnożyć oczywiście, ale mówię, traktując je zdroworozsądkowo. Wracając do Polski, do tego, że każda podróż jest dobra, użyję przykładu menu w restauracji. Tu mi pani kelnerka w hotelu, w którym mieszkam, poleciła podobno bardzo fajny lokal gdzieś na rynku, to chyba w tamtą stronę. Taki fajny, że zapomniałem nazwy teraz, jak on się nazywa. Jaka? Magnetyczna, tak, tak. Magnetyczna, no więc właśnie, że umiała, że magnetyczna, więc okej, okay, już sobie zanotowałem, trzeba zobaczyć, jak to wygląda, tam jeszcze dwa inne wybrała, więc żeby nie było, że pozycjonowanie jest na jedno. Ale wspominam o tym dlatego, że jeśli wyobrazimy sobie, że jemy codziennie sushi, to jest znowu metafora, to jak będziemy jedli codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, to w piątek będziemy mieli dość tego, choćby to była najbardziej ekskluzywna potrawa. To może być homar, to może być, no nie wiem, co państwo sobie zamarzą. Ale tak samo, jeżeli będziemy jeść codziennie pierogi ruskie, czy bigos, też będziemy mieli dość. Natomiast jeżeli w poniedziałek będą pierogi ruskie, we wtorek schabowy, w środę sushi, w czwartek na przykład, nie wiem, pizza, w piątek jeszcze coś innego, to wtedy każda potrawa smakuje tak, jakby się jadło pierwszy raz od długiego czasu. I z podróżami jest identycznie. Czyli, że jeżeli jadę na przykład do miasta popularnego, znanego, bo niech będzie Zakopane. Też można znaleźć wiele fajnych zaułków, o których istnieniu na przykład nie wiedzieliśmy wcześniej. Wystarczy przeczytać Zakopane odkopane Beaty Sabały-Zielińskiej i Pauliny Młynarskiej, które mieszkają tam i są w stanie odkryć przed nami taką magię, do której ci turyści z pierwszego rzutu nie docierają. Tak samo możemy sobie wybrać dowolne miasto na północy i wszystkie miasta w Polsce. W Polsce ile jest miast? Trochę więcej. 900 blisko. 923 dokładnie. W tym roku chyba dwa uzyskały prawa miejskie. 923 miejscowości. Duże, jak Warszawa dwumilionowa i mniejsze, jak Węgliniec, który ma 2000 mieszkańców. Trochę większe, jak 18-tysięczne Złotów. I jeszcze 900, prawda, 30 kilka. Więc gdybyśmy poświęcili choćby jeden dzień na zobaczenie każdego z tych miast, to mamy 3 lata z głowy. Tam dwa, ponad 2,5 roku. Gdybyśmy chcieli wrócić, to kolejne 3 lata. Więc jak porozszerzymy to o wszystkie kraje, krajów jest około 220. Mówię około, bo niektóre kraje mają taki status jak Amerykanie, to mają Roach Country, czyli kraje zbójeckie, państwo islamskie na przykład, Sudan Południowy, Republika Naddniestrzańska, wyrwana przez Rosję po części, znaczy nie przez nich dokładnie, no ale powiedzmy, że tam na tym stali z Mołdawii. Więc takich krajów jest kilka, które nie do końca są uznawane. Więc mówię około 220, ale one wszystkie mają swoje miasta. I co teraz, jak je wszystkie zwiedzić? Nie jesteśmy w stanie, bo choćbyśmy nie wiem jak długo żyli, no nie starczy życia. Ja pracowałem kiedyś przed laty, jak nie miałem roboty na Śląsku i musiałem uciekać do Warszawy za chlebem w wypożyczalni wideo, Beverly Hills Video. Byłem kierownikiem wypożyczalni przez 2 lata. Pracowałem w TVP, Kazimierz Kuc, Wojciech Killer, a potem se garniturek służbowy i kasety wypożyczałem. No i pamiętam, że to był największy w Polsce, taki gigantyczny hipermarket, takie większe od Biedronki, kasety z góry na dół. Mówię, obejrzę wszystkie. Wszystkie obejrzę, bo taką mam ambicję. Oglądałem po 5 dziennie, przez rok. No to obejrzałem powiedzmy tam z 2500 może ten, no nie, nawet nie tyle, powiedzmy, że obejrzałem 1000, no to 1000 powstaje rocznie w Stanach. W Wielkiej Brytanii pewnie niewiele mniej. Do tego dołożymy inne kraje. Nie ma szansy, żeby zobaczyć wszystkie, tym bardziej nie ma szansy przeczytać wszystkie książki w bibliotekach. Więc z podróżami jest identycznie. To jest horyzont, który się nigdy nie przybliża. Ale jaki jest z tego wniosek? Mamy nie czytać książek, nie oglądać filmów, no i oczywiście nie podróżować? Oczywiście, że nie. Właśnie chodzi o to, że tego króliczka gonimy i nie popadamy w szaleństwo, że a jeszcze jeden, a tu jeszcze nie mam, a tu jest. Spokojnie, to co mamy zobaczyć, to zobaczymy. Ważne jest, żeby z tej podróży, tak jak o tym polu bitwy pod Grunwaldem mówię, coś wyniesie, żeby zostało coś w głowie. Czyli ja zawsze taką triadę stosuję. Coś dla ducha, czyli jeżeli jestem w nowym miejscu, staram się najczęściej na początku, póki jest świeży umysł, zobaczyć coś, obraz jakiś w galerii, coś takiego naprawdę wzniosłego. Później coś dla ciała, czyli na przykład regionalna potrawa, jakieś fajne jedzenie i zakupy, żeby mieć jakąś pamiątkę. Czy to będzie już na przykład kilt szkocki, czy to będzie ciupaga z Kołobrzegu, bo najlepsze ciupagi, jakie widziałem, są w Kołobrzegu. Nie wiem dlaczego, akurat w Chinach zresztą robione, ale rzeczywiście są wyśmienite. Więc zawsze jest to jakaś rzecz, która nam się z tym kojarzy, bo to jest tak zwane, ja to tak nazywam, zresztą jak tam gdzieś zbieram materiały do kolejnej książki, taką impresjonistyczną funkcją podróży. Czyli to trochę jak z piosenkami. Może być piosenka sprzed 30 lat. Ja mówię tak o sobie, jako miłośnik muzyki lat 80., bo wtedy dorastałem. Więc mogę posłuchać jakieś, no wiem, że to jest obciach, ale mnie się kojarzy fajnie, bo wtedy jakiś człowiek pamięta tam wiersza, jak śpiewał Sydney Pollack, pierwsza butelka, pierwsze wino, pierwszy pocałunek. O tym napisałem Chłopaków w Sofiksach, moją debiutancką powieść i tę, która tam leży, Dziewczyny w białych tenisówkach, czyli w pewnym sensie nawiązanie o dorastaniu na blokowiskach w latach 80. Czyli tacy chłopcy sferajni, tylko w wersji nie Martina Scorsese, tylko w wersji takiej, no, marzenia i jakby rzeczywistość. Ale
To właśnie jest w podróżach najfajniejszego, że ten worek, do którego to wszystko wrzucamy, daje radę. Dlatego jeszcze, żeby być tutaj sprawiedliwym, oprócz tych zagranicznych podróży, muszę też wrzucić jakąś polską pigułkę, bo inaczej to by było niesprawiedliwie, a nie możemy skazywać na zapomnienie tylu fajnych miejsc, w których byliśmy, nawet jeżeli to są znane, takie jak na przykład Bieszczady. To też można się, okazuje, bardzo aktywnie popróbować swoich sił. Bieszczady są fajne nawet w deszczu, a co dopiero kiedy robi się pogoda. Bieszczady chwytają za serce, dlatego postanowiłem zostać trochę dłużej. Szczególnie, że w końcu się przejaśniło. Przez pierwsze dwa dni objechałem okolice Jeziora Sulińskiego i odwiedziłem bieszczadzką kolejkę wąskotorową. Teraz ruszyłem na sam południowo-wschodni cypel Polski, gdzie podobnie jak w Białowieży można spotkać żubry. Które tu macie stado? W tej zagrodzie jest 11 sztuk. Samce i samice pół na pół, czy różnie? Mamy trzy byczki roczne, jeden tegoroczny, który się urodził teraz w czerwcu. Mamy cztery krowy dorosłe i jednego byka samca z Niemiec, który jest w tym stadzie bykiem takim stadnym. A skąd się te żubry u was wzięły? Przyjechały z Francji, ze Szwajcarii i z Niemiec. Czyli międzynarodowe towarzystwo? Tak. A kto tu jest szefem? W stadzie zawsze, tutaj w zagrodzie i w wolno żyjącym stadzie przewodniczką jest krowa. A, czyli kobieta rządzi? Jak to bywa. I to jest ona? Tak, to jest krowa, która przewodzi w tym stadzie. Na imię ma Stubna. Stubna? Stubna. Żubry nakarmione, czas nakarmić i siebie. Tak dotarłem do Smolnika, gdzie mieści się kultowa w regionie knajpa serwująca dziczyznę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uprzedzam, że jestem bardzo głodny. Dobrze trafiłem? Zapraszam na pieczeń z dzika, jak najbardziej. Pieczeń z dzika u Państwa dostanę? Dziś pieczeń z dzika, gulasz sarny z borowikami. Sarna też brzmi fajnie, ale wezmę dzika. Bardzo proszę. Pyszne to jest, naprawdę. Byłbym zapomniał. W tej samej okolicy stoi piękna grekokatolicka cerkiew z XVII wieku. W roku, w którym powstała, spalili ją Tatarzy. Odbudowana została ponad 100 lat później. Nie miałem niestety czasu na dokładne zwiedzanie, bo zew natury wzywał mnie w górę. Oj, się zajmowało. Tyle rzeczy widziałem już w Bieszczadach, ale ciągle jeszcze nie byłem w górach. Zaczynam Wołosatem, a idę na szczyt Rozsypańca. To jest 1280 metrów i powinno mi to zająć około 2 godzin. Za mną jest Kińczyk, a przede mną Tarnica. No ja sobie tak przycupnąłem po środku, bo stąd najlepiej widzę, jakie Bieszczady są piękne. To był długi dzień. Należy mi się odpoczynek, choć w kamperze to z luksusami. Na miejsce noclegu wybrałem Lesko nad Sanem. Kamper kamperem, ale na koniec dnia musi być porządna bania. No i mamy nowy dzień. W kamperze średnio się wyspałem, więc podniosę ciśnienie odrobiną adrenaliny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby odlecieć? Bardzo dobry. Bocian na nas czeka? Bocian czeka, proszę, wsiadamy. Ty pan co, ja pierwszy raz, więc dla mnie to jak najniżej i jak najwolniej. Dobrze, postaram się. Ja z przodu, tak? Tak jest. Jest brama noga z tym karbiem. Tutaj się... Czuję się jak skazaniec przed egzekucją. Ja myślę, że to będzie prosty lot, żeby lot wystartujemy, jeden, dwa zakręty, a tu nagle zaczęły się dziać takie dziwne rzeczy, że ja kompletnie odleciałem. Resztę podróży chyba na pewno pogonam drogą lądową. A żeby nie było za nudno, w miłym, bo psim towarzystwie. Jak widziałem je w blokach startowych, to one się rwały do biegania, to jest niesamowite. No tak, to jest coś, co te psy kochają najbardziej, to jest ich żywioł. Jeżeli pozwalają tylko temperatury, one mogłyby tak biec i biec. Ale lepiej im właśnie zimą się biega. Tak, zdecydowanie.
30 na godzinę, jedziemy! No tak około. Z lotu ptaka i z perspektywy szlaku. Bieszczady są piękne pod każdym względem. Ja je także zwiedziłem przed chwilą z perspektywy psiego zaprzęgu. I dlatego radzę wam, żeby pędzić tu, co koń wyskoczy. No właśnie, jedna z lokalizacji znana oczywiście, bo w Bieszczadach część była, część się dopiero wybiera, ale jakoś się kojarzymy. Ale tak jak mówiłem, takich miejscowości, które jeszcze czekają na odkrycie, jest masa. Gdyby ktoś z państwa miał wolny weekend, najbliższy piątek, sobota, niedziela, to zapraszam do Goleszowa. To jest 5 km przed Ustroniem, czyli Beskidy z widokiem na Czantorię. Jest taka etnochata Topolej, tak się nazywa. Zresztą jej okoliczności powstania są związane dokładnie z samą nazwą, bo siedziało dwóch górali i sobie tam biesiadowali i któryś powiedział właśnie, że tu powstanie. On mówi, dobra, Topolej, no i powstała. I tam jest Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Marokańskiej, co ciekawe, więc przyjeżdżają na pół roku w okolicach maja czy czerwca chłopaki z takiej grupy Chicago Group, zresztą byli u mnie gośćmi w programie, no i jeżdżą po wszystkich możliwych festiwalach, żeby grać ten góralski, znaczy góralski, ale w sensie marokański folklor, a z kolei ci górale Beskidzcy mają taki projekt Górale na Saharze, że jadą tam do Maroka bez przerwy i tam koncertują. I teraz jest taki etno festiwal, on się nazywa Etnokamera. 3 dni, piątek, sobota, niedziela, czyli podróżnicy z całego świata. Jedno łączenie nawet będzie z podróżnikiem, który siedzi teraz w Tajlandii. No i przy okazji atmosfera biesiady, czyli fajnie, naprawdę spędza się tam czas. Ja tam też jadę, bo mam prelekcje, ale oprócz tego to są moi przyjaciele, więc traktuję ten wyjazd bardziej towarzysko niż na zasadzie splendoru i tego, że trzeba tam, prawda, być pod krawatem. Więc przy okazji państwu wrzucam taką miejscówkę, ale każdy ma jakieś tam swoje. Ja mam akurat nad Biebrzą też taką ulubioną miejscówkę, gdzie właśnie jeżdżę co roku i w tym roku też byłem pierwszy raz nocując na Tratwie, bo do tej pory nad tą polską Amazonię, jak często określają Biebrze, jakby jak z góry spojrzeć, to faktycznie rzeka, która meandruje, czyli ma takie zakręty, po prostu jakby człowiek jechał w jedną, a potem w drugą stronę i jeszcze anastomozuje. To takie mądre określenie, którego się nauczyłem na pamięć, czyli rozdwaja się, żeby się potem połączyć w innym odcinku. No i odpycha się to kijami, ale nie jak na Dunajcu, tylko że tak płynie taki domek zakryty, w którym może tam 7 czy 8 osób być, tam jest miejsce na grilla, miejsce na spanie, no i taki tydzień na takiej Tratwie spędzić, po prostu rewelacja. Aczkolwiek łosie, których tam jest najwięcej, bo około 1000, nie dane mi było jeszcze zetknąć się oko w oko, tylko na filmach na YouTubie widzę, już byłem tam 4 razy, raz zobaczyłem tyłek łosia gdzieś z daleka, jak wchodził w krzaki, nie udało mi się go wyhaczyć, więc nie ustaję w wysiłkach. Kuchnia wspaniała, czyli te kresowe potrawy bazujące na 3 najbardziej popularnych produktach, czyli tak naprawdę mąka, mięso, smalec, to znaczy ten tłuszcz, prawda, boczek, czyli te wszystkie cepeliny, zwane też kartaczami. Do tego w tych wszystkich regionach ci gospodarze są bardzo gościnni, więc oni tam nazywają te swoje, tak jak Gruzini mają czacze, to akurat nad Biebrzą to się nazywa obiegowo i tak urzędowo duch puszczy, ale potocznie, jak już tam się człowiek zaprzyjaźni, to mówią, że to jest kopnięcie łosia. No i coś pewnie jest na rzeczy. Ale z kolei na Roztoczu, gdyby państwo się wybrali w stronę za Lublin jeszcze, prawda, zobaczyć te słynne szumy na rzece Tanew. To trochę jak Niagara, tylko że odrobinę mniejsze. Więc jest rzeka Tanew i ma takie właśnie półki. To się szumy nazywa, bo to tam szumi faktycznie. Też tu mieliśmy jakiś jeden odcinek, wszystkich dzisiaj nie pokażę, bo nie mamy czasu, ale może w internecie, jak państwo sobie wygrzebią, to też warto zaliczyć od tego Szczebrzeszyna te wszystkie tam okolice, łącznie z pięknym Zamościem i rzeczywiście przekonać się, że tam też jest kuchnia. Zresztą jest taka zagroda Guciów, gdzie chodzi facet, jeżeli by państwo byli w tych stronach, i nazywa się Stach. Nawet nie, jak, nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest przemiły i ten Stach chodzi w takim podartym swetrze, wygląda jak runcaj z Żacholeckiego lasu. Kuchnia wspaniała. Pierwszy raz w życiu jadłem gołąbki polane takim zielonym sosem konopnym. Z konopi po prostu. On mówi, że 2 dni się potem chodzi. No, znaczy normalnie, bo tam się ten konopie tłoczy, ten olej konopny jest bardzo popularny. I tam z kolei to, co się nazywa na północy, czyli nad Biebrzą kopnięciem łosia, tam się to nazywa wilgoć wąwozu, bo są wąwozy, więc takie akurat mi się przypomniały nazwy, zapisuję skrzętnie, bo jak ta ludowa poetyka, niemal jak Oskar Kolberg czuje się, kiedy jakoś tam gdzieś ocalić od zapomnienia te wszystkie nazwy. Ale mówiąc serio, w każdym z tych regionów jest dużo fajnych rzeczy. Jak robiliśmy w Zielonej Górze słynne winobranie, to też przy okazji poznałem bliżej trochę region, o którym wiedziałem oczywiście, ale jakoś z tej Warszawy ciągle było daleko. Każdy ma gdzieś daleko. Warszawa jest w środku, tak jak Łódź, więc trzeba pojechać. Państwo mają bliżej ścianę zachodnią, ale znowu, żeby dostać się tam na przykład nad ten Zalew Wiślany i zobaczyć wieczorem z miejscowości Kadyny, dawnej cesarskiej wioski, wieczorem na przykład zachód słońca w Krynicy Morskiej, do której można się nawet stateczkiem dostać, to jest naprawdę fajna rzecz. Jeśli chodzi o podróże zagraniczne, ale także wszelkie podróże, to aktywne uczestnictwo w nich sprawia, że stajemy się bardziej otwarci.
Nie potrafię tego dokładnie wytłumaczyć. Trzeba by zapytać psychologa albo psychoanalityka, ale jest coś takiego, że jeżeli przebywamy... Ktoś kiedyś powiedział, że telewizja, czyli pracuje w telewizji, ale to już było w latach 60., że telewizja zamieniła koła rodzinne w półkola, bo ludzie siedzą, patrzą się w ekran, prawda? W tej chwili może bardziej jest to przerzucone na smartfony i na komórki. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że im gorszy środek transportu, czyli nie eleganckie pendolino, gdzie każdy jest zatopiony w swoim laptopie, tylko takie TLK, gdzie ludzie się tłoczą jak 20 lat temu. Jak jechałem do Świnoujścia, zresztą w Polsce, którą państwo mają, Polska te rady, jest opisana ta scena, że banalna podróż z pozoru, czyli jadę z Warszawy, kierunek na Świnoujście, 23:20, pociąg zawalony ludźmi, mam numerowane miejsce, ale nie dopcham się tam. Ludzie na korytarzu stoją, ogórki, jajka na twardo po prostu, piwo jasne, no normalnie 47 rok. W każdym razie, ale nagle ludzie gadają ze sobą. I pamiętam, że siadłem w przedziale rowerowym i mówię jakoś tamten, poduszeczka, tym razem pod plecy, ręczniczek, właśnie taki szybko schnący, pod tyłek i przyszli goście, tacy z korytarza i tak siedli koło mnie, zobaczyli, że też jest wolne miejsce. No i zaczęliśmy gadać. Okazało się, że oni są z góry, bo ja się pytam, gdzie jadę. Ja akurat do Poznania tym razem jechałem, a oni mówią, że jadą odbijać wał pomorski, bo się okazało, że są z grupy rekonstrukcyjnej. I tak jak w każdej grupie rekonstrukcyjnej, trochę jak aktorzy, no aktor gra terrorystę, ale nie jest przecież prywatnie terrorystą. Aktor gra mordercę w filmie, ale przecież wiemy, że to jest udawane, więc oni akurat też, no jak grają, prawda, jakąś tam rolę, wojska napoleońskie, wojska armii rosyjskiej i w II wojnie światowej, no grają albo tych dobrych, albo złych. Ci byli akurat z Wehrmachtu. W związku z tym zaczęli pokazywać mi te swoje mundury, bez żadnej oczywiście ideologii, tylko mówić o tym, ile to trzeba pieniędzy włożyć w to, żeby taki guzik tam odrestaurować, żeby znaleźć, żeby to, żeby tamto, czyli jakby nauka historii. No i pamiętam, że w którymś momencie nawet mówiłem, słuchaj, wiesz co, daj mi przymierzyć taki mundur, bo ciekawy jestem, jak to wygląda, jak to ten. No i założyłem na siebie ten mundur, ten kask, znaczy kask, ten hełm mi dali, prawda? I oni też założyli, bo zresztą oni tam sobie coś popijali, więc chyba byli tacy bardziej otwarci. Jak nas sześciu założyło, akurat wtedy przyszedł konduktor sprawdzać bilety, bo oczywiście nie mógł przyjść wcześniej ani później, tylko w tym momencie. Ale chodzi mi o to, że poznaliśmy się, okazuje się, że często występujemy jako statyści w różnych filmach, Powstanie Warszawskie czy jakieś tam inne produkcje. I mam jakiś tam kontakt na Facebooku, jeden w banku pracuje. Chodzi mi o to, i dlatego o tym opowiadam, że nawet najbardziej banalna z pozoru podróż może obfitować fajne znajomości. Nie chodzi o to, że na siłę, ale że ludzi się po prostu poznaje właśnie w takim układzie. Nawet człowiek, który się nas dosiadł i cały czas powtarzał, tkwiło mi to w głowie jak mantra. Jak ktoś tam mówił, że a, pani konduktor, ktoś się zasłabł. On mówi, jak zasłabł, to najlepiej jedno piwo wypić, a wiem, co mówię, bo jestem technikiem farmacji. Takie zdanie wygłosił. I miał cały czas jedno piwo ze sobą. W trakcie tej podróży on tych piw chyba 17 wypił. I cały czas powtarza, jak słyszę, że coś tam, a na przykład ja to bym tego, ale boli mnie to na przykład, boli mnie noga. O, jak noga boli, to najlepiej jedno piwo, a wiem, co mówię, bo jestem technikiem farmacji. Na wszystko miał takie zdanie i cały czas to piwo wyciąga. Więc się okazało, że pracuję w Urzędzie Miasta w Lublinie, bardzo fajny koleś. Akurat jechał gdzieś tam do rodziny na jakąś imprezkę, ale pokazuje to, że no po prostu człowiek się otwiera, że nie jest też taki zamknięty, siedzi prawda na tym Facebooku, z całym szacunkiem, bo też z niego korzystam, ale to jest znowu jak menu. Trzeba stosować płodozmian, bo inaczej człowiek zwariuje. A właśnie w takich podróżach, czy zagranicznych, czy polskich, nagle okazuje się, że nabieramy kontaktów, że za granicą próbujemy mówić w obcym języku. To też jest bardzo ważne. Jak zajdziecie państwo do biblioteki, albo wyszukacie w internecie książkę, która była napisana jeszcze w latach 70. i nic się nie zestarzała. Mogły się pojawić nowe szkoły językowe, ale jeden z PRL-owskich najbardziej znanych dziennikarzy, Zygmunt Broniarek, kojarzą państwo, który tłumaczył na żywo tam rozmowy Andrii Gromyko, Edward Gierek i tak dalej, i nauczył się jako samouk tych języków. Dzisiaj są szkoły, tu Berlitz, tutaj Helen Doron, tutaj, prawda, inne jakieś metody. Wszystkie są zapewne świetne, ale bazują na tej samej metodzie, którą napisał w książce pod banalnym jakże tytułem, jak nauczyłem się sześciu języków. Potem po paru latach było wznowienie, jak nauczyłem się ośmiu, bo w tym czasie jeszcze dwóch się nauczył. No i czytał z wypiekami na twarzy, jak tą za okupacji robił, kiedy pracował w księgarni gdzieś na Nowym Świecie i portugalskiego się spłytu, czy jakiś tam gramofon był, to jeszcze jakąś inną miało nazwę, ale jakieś tam czarne płyty, tak jakbyśmy dzisiaj winyle nazwali, i powtarzał. I on mówi tak, właśnie to samo, co w tych nowoczesnych kursach. Ucz się całymi zdaniami. Żadne tamtego, dobra, no gramatyka przyjdzie czas później, ale jak będziesz odmieniał, to będzie jak u Koterskiego w tym, odmień być, no odmień być, I am, you are, he, she, is, prawda? A tymczasem jak się nauczysz całego zdania, to nawet jeżeli powiesz je niepoprawnie, to ktoś zrozumie, tak jak w tym filmiku hiszpańskim. Ja od tamtej pory, bo to było jakiś rok, już prawie 2 lata temu, od tamtej pory byłem wiele razy w Barcelonie,
i w Hiszpanii. I ja nauczyłem się tego hiszpańskiego. Codziennie, nawet dzisiaj rano o 5 wstałem przed podróżą tutaj, żeby zrobić obowiązkową lekcję, bo wyszło mi to tak w nawyk, że mimo, że kaleczę ten język i pewnie mówię gdzieś tam może niedokładnie, to nie zmienia to faktu, że zaczynam w Hiszpanii mówić po hiszpańsku, a nie po angielsku na przykład. I jeżeli ktoś mówi mi, że... Bo to też jest jedna z blokad, że pojecham, a wie pan, jak człowiek był młody, to się tam moknął, a teraz to już nie ta głowa, to już nie ten język. Nieprawda. I mówię to jako były aktor, czyli osoba, która uczyła się bardzo dużej ilości tekstu i musiała za tydzień nauczyć się kolejnej ilości tekstu, żeby przed publicznością ją zaprezentować. Im więcej się człowiek uczy, im więcej wkłada do głowy, tym więcej klapek się otwiera. Tak to jakoś działa. Czyli paradoksalnie najtrudniej nauczyć się pierwszego języka, a siódmego już nie. I Broniarek to dokładnie tłumaczy w tej książce, gdzie metodologię całą wyłuszcza i mówi, całym zdaniem się po prostu naucz. I ja chcąc, mam taki pomysł, w tym roku go nie zrealizowałem, bo no niestety nie jestem automatem i nie wszystko jestem w stanie ogarnąć, ale mam pomysł na książkę na Węgry, jakąś kolejną. Te, które tam są i te to jest 6 do tej pory, a ta 7 czy 8 ma się nazywać Kutia Harap. To jest taki umowny tytuł, to znaczy po węgiersku zły pies, bo kiedyś wszedłem w takie miejsce, gdzie był ten napis, nie wiedziałem co to oznacza i się źle to dla mnie skończyło, więc już teraz jestem nauczony, czyli że niby tak blisko, a tak daleko. Niby znamy, jednak nie znamy, tylko Budapeszt, prawda, Hajdúsa-Bosztó i ewentualnie Balaton, a jeszcze jest masa innych miejsc na Węgrzech. I chciałem przy okazji tej książki udowodnić, że skoro Węgrzy w latach 80. potrafili nauczyć się języka polskiego, bardzo wielu Węgrów, mieszane małżeństwa mówiły, to Polak też się może nauczyć węgierskiego. Po co się uczyć języka, który mówi tylko 9 milionów osób? Ja mówię właśnie dlatego, żeby udowodnić. I zacząłem się od początku roku uczyć i całymi zdaniami. Niektóre z nich, które mam już w głowie wyryte, brzmią bezsensownie, bo ich pewnie nigdy nie użyję. Hol van alacjony biro. Gdzie jest wysoki sędzia? Dosłownie. Podejrzewam, że nie zastosuję tego będąc w Budapeszcie czy gdziekolwiek indziej. Ale samo słowo hol van, czyli gdzie jest, już mi w głowie kołacze. Jeżeli będę gdziekolwiek na Węgrzech, będę starał się zagadnąć kogoś i powiedzieć LNZ, czyli excuse me, prawda, takie przepraszam. LNZ, załóżmy, że hotel nazywa się, nie wiem, no, hotel Krajna na przykład, nie? Gdyby taki był na Węgrzech. I powiem LNZ, hol van Krajna hotel. I on mi gdzieś tam powie, że tam, albo w tamtą stronę, ja się być może nauczę nowego słowa. Niektóre są podobne, na przykład lampa, po węgiersku to jest lampa, tylko as się dodaje, as lampa. Więc śmieję się, że to pokazuje, że można wszystko, jeżeli się chce, bo każdy, ja to dzisiaj na warsztatach z młodzieżą mówiłem i to jest taka mantra, którą widziałem na drzwiach na szafce od mojej siłowni. Takie koelizmy, Paulo Coelhizmy, z całym szacunkiem dla Paulo Coelho, ale taka niby oczywista oczywistość, ale to jest prawda. Każdy sukces to jest minimalny wysiłek codziennie powtarzany. Czyli codziennie robię 10 pompek, codziennie, nie wiem, spaceruję dookoła bloku, prawda? Codziennie idę gdzieś tam na spacer, codziennie uczę się czegoś, codziennie czytam 50 albo 100 stron. Ważne jest, żeby to robić codziennie i potem wchodzi to w nawyk, tak jak słanie łóżka, tak jak mycie zębów. No po co słać łóżko? To jest bez sensu, przecież wieczorem się kładziemy i to i tak. No jakby logicznie nie ma to uzasadnienia, a jednak mamy wpojone te nawyki, tak jak jedzenie nożem i widelcem, że można jeść z gazety i można jeść gołymi rękami, jak to robi pierwotnie. Więc te podróże to jest dokładnie to samo. Trzeba sobie wybierać, uskuteczniać, odnajdywać w tym radość. I ta radość rzeczywiście przychodzi. I to jeżeli wyjdę stąd, idąc w stronę rynku i zaczepił mnie Japończyk i powiedział, przepraszam bardzo, gdzie jest dworcia? To ja rozumiem, co on mówi. I to, że on pokaleczył... O, groźnie, zaczynają się te z Hitchcocka, z ptaków. Nie, z psychozy, przepraszam, to psychoza, jak tam pani się kąpała, no, zadźgał pod prysznicem. Przypomniałem się ta scena. No to ja go rozumiem, co on mówi i mało tego zyskuje moją sympatię. Jak jestem w Turcji, ja nie znam języka tureckiego, ale uczę się jakichś paru słów rozszerzając bazę. Bir to jest jeden po turecku, a piwo to jest bira. I teraz wchodzę, mówiąc Günaydın, oni mówią Günaydın, dzień dobry, nie? Mówię bir i teraz mogę zamiast to bira włożyć coś innego. Bir kebab, Litwen to jest proszę. Bir kebab Litwen, bir bira Litwen, bir pizza Litwen, bir... No coś tam, co będę zamawiał. Dają mi, mówię też ekurederim, czyli dziękuję bardzo. Być może ja mówię jak policjant w alo alo, mówię może ja mówię dziękuję bardzo, nie? Ale on rozumie, o co chodzi. I to znika ta bariera ostatnia, która sprawia, że wstydzimy się za granicą gdzieś tam odezwać, a bo się nie będą się śmiać, właśnie okażą się sympatią. A częste podróżowanie sprawia, że my jesteśmy jakby bardziej świadomi tego i przestaje nam to zupełnie przeszkadzać. No i to naprawdę działa. Jak jechałem ostatnio polskim busem do Wrocławia, dwie panie w wieku naszych babć siedziały na tym górnym pokładzie i każdego pytały, za ile pan kupił bilet? A tam za tyle, za 30. A ile pan za ile? A za 20. A pan, ja tak głupio mi tak trochę, bo tak wyhaczyłem, będzie im przykro. I mówię, że ja tam właśnie, a wiecie panie, ja to się trochę na tym znam, za 7. Ona mówi, a my za 5 kupiłyśmy, nie? I takie zadowolone były. I później słyszałem, jadą do Wrocławia, tam sobie zwiedzą, walną sobie panoramkę racławicką, później pójdą do
Taki był modny pub we Wrocławiu, Ogórek. Ja pamiętam, nawet robiliśmy w TTV materiał o nim, bo tam taki skandal był troszeczkę, że kelnerki były przebrane za zakonnice. Jako zakonnice podawały piwo w słoikach, więc tam się trochę robił. Byłem ostatnio, już są ubrane w normalne ciuchy. Ale te panie właśnie zrobiły coś dla ciała, coś dla ducha. Noclegi są... Bardzo mi się to spodobało, bo łatwo jest ruszyć 21 czy tam 24-latkowi. Natomiast jeżeli ja mam często wykłady dla uniwerków trzeciego wieku i cieszę się, że tak aktywna jest to grupa, która wszystko chce i chętnie to chce zobaczyć. Najtrudniej ruszyć 30+, 40+, bo wiadomo, rodzina, dzieci, obowiązki, ale to wszystko jest gdzieś blokada w głowie, którą można zrzucić. Zacząć od podróży jednodniowej. Rano polecę, wieczorem wrócę. Nie nocuję za granicą, jeżeli mam jakiś tam stresik. Później sobie rozwinąć to, że gdzieś tam zanocuję. Mogę polecieć z kimś, z żoną, z kolegą, z mamą. Ja z mamą teraz do Rzymu lecę w grudniu, bo ona nigdy nie była w Rzymie, nigdy nie leciała samolotem, więc aż mi wstyd. I wiem, że to będzie wyzwanie dla mnie ciężkie, ale w sensie takim, że inaczej się jednak samemu, a inaczej kiedy trzeba no, być tym przewodnikiem. Ale mówię to oczywiście w żartach. Ale to jest jakiś też zawsze pomysł na podróż. Więc jakby kończąc, bo już zbliża się nasz czas, żeby Państwa tutaj nie zamęczyć, jeszcze sobie jakiś jeden odcinek wybierzemy, bo to tak można gadać i gadać. Ja się śmieję, że ja jestem małomówny, ale do czasu, także różnie to bywa. Tak, i Polska czy zagranica? Co by było? Polska. Czekajcie Państwo, co ja tutaj mam. Szybki, wściekły, niech sobie zobaczy. No jest tu jeden odcinek, ale boję się go pokazywać. To był na Kaszubach kręcony odcinek i tam jest coś takiego jak zabieg gorącym miodem. Czyli człowiek się kładzie i pani rozlewa taki gorący, aromatyczny miód na plecy. Nie taki gorący, żeby poparzył, ale na tyle ciepły, że człowiek tak błogo. Tylko problem jest na tym, mówię o sobie, że żeby poddać się takiemu zabiegowi, trzeba założyć stringi. No nie ma innego wyjścia, a ja nigdy tego wcześniej nie robiłem. I niestety... No nie wiedziałem, no założyłem je tył naprzód, no w związku z tym uwaliło mi się, dlatego nie chcę tego odcinka może puszczać, tylko może...